Otwieram 63. sesję Rady Miasta Bartoszyce. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność obrad, gdyż na stan 21 radnych na sali obecnych jest 17 radnych. Stwierdzam kworum, stwierdzam, że Rada jest władna do podejmowania prawomocnych uchwał. Witam serdecznie Panie i Panów Radnych na dzisiejszej sesji. Witam zastępcę burmistrza, Pana Krzysztofa Hećmana. Witam sekretarza miasta, Pana Roberta Pająka. Skarbnika miasta, Pana Jarosława Sielawę. Prezesów spółek, dyrektorów zakładów, dyrektorów jednostek budżetowych naszego samorządu. Witam dyrektorów placówek oświatowych, kierowników wydziałów, media i wszystkich Państwa obecnych na sali. Wysoka Rado, w dniu 23 stycznia 2023 roku w wieku 97 lat zmarł pan Wiktor Borowski, żołnierz Armii Krajowej, pierwszy przewodniczący Rady Miasta pierwszej kadencji samorządu w latach 1990-1994. Proponuję, żebyśmy uczcili pamięć świętej pamięci minutą ciszy. Porządek obrad, Panie i Panowie Radni, otrzymali w przypisanym statutem terminie. Czy są uwagi do porządku obrad? Jeśli nie ma, przystępujemy do jego realizacji. Punkt 3 porządku obrad, przyjęcie protokołu z obrad z ostatniej sesji Rady Miasta. Zgodnie z paragrafem 14 ust. 5 punkt 2 statutu miasta protokół był do wglądu w Biurze Rady oraz w dniu dzisiejszym jest wyłożony przy liście obecności. Czy są uwagi do tegoż protokołu? Jeśli nie ma, stwierdzam, że protokół został przez Radę Miasta przyjęty bez odczytywania. Punkt 4 porządku obrad to jest informacja burmistrza miasta z działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę o zabranie głosu zastępcę burmistrza miasta, pana Krzysztofa Hećmana. Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni, Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Bartoszyc. Przedstawiam informację z działalności burmistrza miasta w Bartoszyce w okresie międzysesyjnym, to jest od 30 grudnia 2022 roku do 31 stycznia bieżącego roku. Wydział inwestycyjny. Pracownicy wydziału prowadzą nadzór nad następującymi inwestycjami. Przebudowa placu Bohaterów Westerplatte i Parku Miejskiego w Bartoszycach. Budowa kolumbarium przy ulicy Leśnej, dostosowanie pomieszczeń byłego gimnazjum nr 2 do wymagań w zakresie przeciwpożarowych wraz z adaptacją na szkołę muzyczną, przebudowa ulicy Andersa. Wydział gospodarowania mieniem i planowania przestrzennego. Ogłoszono przetargi na zbycie udziału nieruchomości położonej przy ulicy nad Łyną 15 w Bartoszycach. Przetarg odbędzie się 9 marca 2023 roku. Na dzierżawę terenu pod lokalizację dwóch ogródków gastronomicznych na Placu Konstytucji 3 maja w dniu 6 kwietnia zostanie przeprowadzony przetarg ustny na dzierżawę terenu ograniczony do osób, które otrzymają pozwolenie warmińsko-mazurskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków na realizację ogródka gastronomicznego według zaakceptowanej koncepcji zagospodarowania terenu. Przeznaczono do wydzierżawienia tereny po dwa ogródki gastronomiczne przy ulicy Ofiar Oświęcimia i ulicy Kowali. Ogłoszono wykazy osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali na czas nieoznaczony oraz umów najmu lokali socjalnych na rok 2023. Wydział techniczno-komunalny. Prowadzona jest sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie. Do dnia 24 stycznia bieżącego roku rozpatrzono i zweryfikowano 160 na 287 złożonych wniosków. 22 osoby złożyły rezygnację. Do dnia 23 stycznia wydano 108 ton węgla typu orzech oraz 20 ton węgla typu groszek. Zawarto umowy na sterylizację kotek wolnożyjących, kastracji kotów wolnożyjących oraz usypiania ślepego miotu z gabinetem weterynaryjnym Animals w Bartoszycach na rok bieżący. Świadczenie usług transportu zbiorowego w Bartoszycach z firmą Deluxe na okres od 1 stycznia bieżącego roku do 31 grudnia 2026.
transport, przyjmowanie, utrzymanie opieki nad zwierzętami gospodarskimi z pałacem i folwarkiem w Galinach w 2023 roku. Przeglądy i konserwacja hydrantów zewnętrznych w 2023 roku z firmą Cowik. Konserwacja oświetlenia w 2023 roku z firmą Zakład Elektryczny Zbigniew Dunajewski. Przygotowano projekty uchwał w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych gminy miejskie Bartoszyce, dostosowując zapisy uchwały do rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody warmińsko-mazurskiego, regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach. Ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. Ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. Rozpoczęto kontrolę zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew, dotyczy to osób fizycznych. Złożono 3 wnioski do starosty Bartoszyckiego o wydanie zezwolenia na usunięcie 7 drzew. Złożono sprawozdanie kwartalne z realizacji programu Czyste Powietrze za okres od 1 października do 31 grudnia 2022 roku. Zieleń miejska. Przycięto krzewy wokół jeziorka Barbatowskiego, Mleczarskiego, przy pomniku Piepiełuszki, na rondzie Świętego Brunona, Kortach oraz ulicy Prusa. Uprzątnięto oraz prześwietlono parczek pomiędzy ulicami Warszawską a Andersa. Miejsce to wielokrotnie zgłaszane było na mapie zagrożeń, ponieważ było miejscem spotkań osób z problemami alkoholowymi. Uprzątnięto miasto z nieczystości po nocy sylwestrowej. Po roztopach wywieziono resztę liści, które powstały w Parku Elizabeth oraz przy ulicy Kęczyńskiej, przejście piesze ze sklepu ogrodniczego Beata na Deptak. Zabrano do odnowienia tonice drewniane z ulicy Bohaterów Warszawy. Usunięto wiatrołom z ogródka Jordanowskiego. Uprzątnięto z nieczystości zieleń przy ulicy Orzeszkowej, od Imbagu do wiaduktu, na byłym targowisku miejskim wokół napisu Bartoszyce przy ulicy Bohaterów Warszawy, parczek przy ulicy Traugutta, przejście pomiędzy ulicą Traugutta Turkowskiego przy garażach. Wystosowano prośbę do Zarządu Dróg Wojewódzkich o uprzątnięcie nieczystości z całego pasa drogowego ulicy Poniatowskiego. Prace zostały wykonane. Zamówienia publiczne i pozyskiwanie środków. Ogłoszono kolejny przetarg na dostawę stacji roboczych i laptopów z oprogramowaniem w ramach grantu Cyfrowa Gmina. Termin składania ofert do 31 stycznia bieżącego roku. Przygotowano plac zamówień na rok 2023 do Urzędu Zamówień Publicznych i BIP-u. Złożono wniosek o dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład odbudowa zabytków na zadanie dotyczące rewitalizacji murów obronnych i bramy murowanej w Bartoszycach. Wydział Spraw Społecznych, Współpracy i Rozwoju. Sporządzono sprawozdania za rok 2022 podsumujące programy Karta Dużej Rodziny oraz Warmińsko-Mazurska Karta Seniora. Wydano 1221 kart tradycyjnych oraz 302 karty elektroniczne, dotyczy Karty Dużej Rodziny. Spłynęło 186 prawidłowo wypełnionych wniosków dotyczących wydania Karty Seniora. Ogłoszono 3 konkursy dotacyjne na działania podejmowane przez organizacje pozarządowe z zakresu upowszechniania sportu, kultury oraz profilaktyki zdrowia. Termin składania ofert upływa z dniem 13 lutego bieżącego roku. Przygotowano umowę zacieśniającą współpracę pomiędzy Gminą Miejską Bartoszyce a Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej Wamakop z Olsztynem, które miasto współpracuje już od 5 lat. Zgłoszono akces do włączenia się w obchody tegoroczne warmińsko-mazurskich Dni Rodziny, które odbędą się pod hasłem Razem Tworzymy Rodzinę. Trwają przygotowania do organizacji wyboru Bartoszyckiej Rady Seniorów. W związku z tym zaplanowano spotkanie, które odbędzie się 8 lutego w Bartoszyckim Domu Kultury. Ponad 50 członków Stowarzyszenia Jakubowo z Olsztyna oraz wycieczka dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 gościło w Bramie Lidzbarskiej. Wydział Kultury i Sportu. Pracownicy Wydziału wspólnie z redakcją Nowin Północny prowadzą działania dotyczące organizacji plebiscytu na najpopularniejszych sportowców Bartoszyc 2022. Regulamin głosowania dostępny jest na stronie internetowej www.bartoszyce.pl. Pracownicy zebrali informacje oraz popracowali kalendarz wydarzeń zaplanowanych na tegoroczne ferie zimowe. Zorganizowane zostało przez pracowników Wydziału spotkanie skierowane do radnych na temat witaczy reklamowych dla miasta. Pracownicy Wydziału są organizatorami urodzin miasta, które odbędą się 17 lutego w hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Słowackiego w Bartoszycach. Trwają prace nad utworzeniem nowego serwisu miejskiego www.bartoszyce.pl wraz z podstronami jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Bartoszyce. Jest to część inwestycji, która zostanie wykonana dzięki grantowi pozyskanemu z programu Cyfrowa Gmina.
Złożono wniosek grantowy do Polskiego Funduszu Rozwoju na wdrożenie aplikacji mobilnej pod nazwą Moja Okolica. Aplikacja posiada moduł wiadomości i alertów, kalendarz miejskich wydarzeń, lokalizację ważnych miejsc na mapie, kalendarz odbioru odpadów oraz bazę lokalnych przedsiębiorców i usług. Pełnomocnik burmistrza do spraw profilaktyki i uzależnień. Przygotowano i ogłoszono otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Bartoszyce w zakresie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok. Zakończono pracę nad sprawozdaniami z wykorzystania przez organizacje pozarządowe dotacji z zakresu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2022 roku. Zlecono organizację czasu wolnego podczas ferii zimowych dla dzieci oraz rodzin. Impreza odbyła się 29 stycznia w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 7 w Bartoszycach. Darmowe atrakcje przygotowało Stowarzyszenie Nora. Urząd Stanu Cywilnego i Sprawy Obywatelskie. W okresie od 22 grudnia do 24 stycznia zarejestrowano 35 urodzeń i 69 zgonów. Nadano numer PESEL 4 obywatelom Ukrainy. Straż Miejska. Straż Miejska odnotowała 85 wykroczeń, w tym 53 porządkowe i 32 wykroczenia drogowe. Operatorzy monitoringu miejskiego ujawnili 27 przypadków naruszeń przepisów prawa. Zgany materiał dowodowy przekazano do Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach oraz Sądu Rejonowego w Bartoszycach. W wyniku prowadzonych czynności trzech właścicieli nieużywanych pojazdów zostało zobowiązanych do ich usunięcia. Dwukrotnie firma autoryzacyjna zabezpieczała z pasów drogowych padłe zwierzęta. 25 właścicielom terenów prywatnych nakazano uporządkowanie chodników przebiegających wzdłuż ich posesji. Ustalono 3 osoby zamieszczające ogłoszenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych. Prowadzone są wobec nich postępowania wyjaśniające. 4 mieszkańcom nakazano usunięcie gruzu budowlanego pozostawionego w obudowach śmietnikowych lub na pasach zieleni. Na terenie miasta ujawniono 3 psy biegające luzem, odnaleziono właścicieli psów. Wobec opiekunów zwierząt zostały wyciągnięte sankcje karne w formie mandatów. W wyżej minionym okresie strażnicy miejscy pełnili służby w dni robocze w godzinach od 7 do 20, w soboty w godzinach od 8 do 16, w sumie 30 służb patrolowych. Strażnicy podczas pełnienia służby monitorowali sytuację osób bezdomnych przebywających na terenie naszego miasta. We wskazanym okresie było to 6 osób, które zrezygnowały z mieszkania w schronisku dla osób bezdomnych. Zakład Usług Komunalnych. Zlikwidowano zapadlisko w chodniku przy ulicy Leśnej. Interwencyjnie załatano ubytki na wierzchni bitumicznej ulicy Kęczyńskiej, Paderewskiego, Konopnickiej. Zdemontowano ławki parkowe z placu budowy na placu Bohaterów Westerplatte. Zniszczono tablicę informacyjną przy Urzędzie Miasta. Urządzenie treningowe wioślarz teren przy Jeziorku Meczarskim. Dekoracje świąteczne, nieaktualne znaki drogowe i tablice informacyjne ulica Ofiar Oświęcimia, Rzeźników, podwórka na zapleczu placu Konstytucji 3 Maja. Naprawiono zniszczony kanalik ściekowy na ciągu pieszym od ulicy nad Łyną do ulicy Gdańskiej. Rozpoczęto pracę przy uprzątaniu wywrotów i wycince sanitarnej w lesie miejskim ulica Sportowa. Zgodnie z decyzją starosty Bartoszyckiego dokonano wycinki drzew. Ulica Marsowska 1 drzewo, ulica Kościuszki 4, cmentarz komunalny przy ulicy Kęczyńskiej 3. Rozebrano zniszczony fragment płotu na cmentarzu przy ulicy Leśnej oraz stary fundament betonowego po nieistniejącym budynku garażowym przy ulicy Andersa. Dokonano zmiany lokalizacji znaków drogowych na ulicy Mazurskiej. Ustawiono nowy znak drogowy B36 przy ulicy Sikorskiego. Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych usuwali skutki śnieżycy ze schodów terenowych, ciągów pieszych oraz przystanków komunikacji miejskiej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Pracownicy socjalni uczestniczyli w posiedzeniach grup roboczych zespołu interdyscyplinarnego. Odbyły się 3 spotkania z udziałem sprawców oraz 3 spotkania z udziałem ofiar przemocy. Asystenci rodziny kontynuowali realizację usług wspierających w 54 rodzinach z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. W związku z włączeniem od 1 stycznia bieżącego roku schroniska dla osób bezdomnych do struktury ośrodka, Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Olsztynie dokonał przekazania obiektu. Do chwili obecnej ze schronienia skorzystało łącznie 31 osób, w tym 1 osoba z terenu gminy miejskiej Górowe Jaweckie oraz 9 osób z terenu gminy Bartoszyce. Z posiłku w dziennym domu Senior Plus skorzystały 23 osoby przebywające na co dzień w schronisku.
W ramach działalności merytorycznej Dziennego Domu Senior Plus uczestnicy korzystali między innymi z zajęć rekolicyjniczych, usprawniających, komputerowych oraz zakresu aktywności społecznej. Odbyły się 3 spotkania Klubu Seniora. W ramach ustawy o dodatku osłonowym od stycznia bieżącego roku przyjęto łącznie 3894 wnioski. Łącznie wypłacono 1 897 482 zł dla 3585 gospodarstw domowych. W oparciu o ustawę o dodatku węglowym od dnia 17 sierpnia 2020 roku do końca listopada przyjęto 1098 wniosków o wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 3000 zł oraz przeprowadzono 142 wywiady środowiskowe. Wypłacono 2 340 000 zł dla 780 gospodarstw domowych. W ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw od dnia 23 września do końca listopada przyjęto 325 wniosków o dodatek dla gospodarstw domowych. Wypłacono 381 tysięcy na rzecz 242 gospodarstw domowych. W zakresie realizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej przyjęto 20 wniosków od osób ubiegających się o dodatek elektryczny. Termin składania wniosków upływa dnia 1 lutego bieżącego roku. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął wdrażanie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku gazu w zakresie wypłaty refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych w gospodarstwach domowych. Odbyły się 4 spotkania o charakterze stałym i jedno okazjonalne zorganizowane między innymi przez Stowarzyszenie Diabetyków, Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych oraz Klub Seniora. W zakresie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w okresie od 17 marca do chwili obecnej przyjęto, od 17 marca poprzedniego roku, przyjęto 132 wnioski dotyczące 23 osób o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł, w oparciu o które wypłacono 66 900 zł na rzecz 223 osób. Pokryto koszty obiadów dla dzieci obywateli Ukrainy, aktualnie 16 dzieci, na rzecz 57 osób uprawnionych do różnorodnych świadczeń rodzinnych wypłacono 43 836 zł. Przyjęto 166 wniosków o pomoc w formie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 175 obywatelom Ukrainy. 138 osobom wypłacono łącznie 586 680 zł. Wypłaty dotyczyły pobytu 157 osób. Środowiskowy Dom Samopomocy. W ramach bieżącej działalności merytorycznej Środowiskowy Dom Samopomocy realizował zajęcia wynikające z planu wspierającego aktywizującego w formie treningów i zajęć między innymi rekolicyjniczych, kulinarnych, usprawniających, komputerowych, edukacyjnych. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy oprócz codziennych zajęć mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniach o charakterze integracyjnym i edukacyjnym. W minionym okresie odbyły się 3 takie inicjatywy. W związku z 31. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uczestnicy w ramach zajęć terapeutycznych przygotowali przedmioty, które zostały przekazane na licytację. W minionym okresie sprawozdawczym burmistrz miasta wydał 42 zarządzenia i te zarządzenia mają Państwo, mówię, zwracam się do radnych, dołączone do sprawozdania. Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania? Tylko prosiłbym o pytania związane z przedłożoną informacją. Pierwszy był pan radny Puszko, później pani przewodnicząca. Szanowni Państwo, ja chciałbym zadać 3 pytania. Pytanie pierwsze dotyczy działalności Wydziału Inwestycyjnego, a ściśle mówiąc przebudowy Placu Bohaterów Westerplatte. Czy będą jeszcze jakieś drzewa wycinane, bo tutaj mieszkańcy, no nie ukrywam, no byli zbulwersowani tym, że tyle drzew zostało wyciętych. Czy moglibyśmy uzyskać taką szczegółową informację, ile drzew zostało wyciętych, co z tym drewnem się stało, tak? Czy gdzieś tam zostało odprzedane, czy przekazane mieszkańcom? I na jakim etapie tak są prowadzone prace? To jest pierwsze pytanie. Pytanie drugie dotyczy zamówień publicznych i pozyskiwania środków.
No, taka bardzo dobra informacja, rewitalizacja murów obronnych. Na pewno wielu mieszkańców nawet no, dokładnie nie wie, że takie mury jeszcze są. Chociażby w tym miejscu na plac, tam gdzie znajduje się siedziba Stowarzyszenia Rosenthal, gdzie były dawne GCI, tak? To są te mury, które biegną w kierunku ulicy Bema. Tak? Myślę, że o to chodzi, tak? Jaka kwota zostanie pozyskana w ramach właśnie tego rządowego programu Polski Ład, jaka została właśnie złożona? Jaki został złożony, przepraszam, wniosek? To jest drugie pytanie. I pytanie ostatnie, trzecie, będzie dotyczyć aplikacji mobilnej. Moja okolica, jaki koszt dofinansowania właśnie tej aplikacji i na jakim obszarze ta aplikacja po prostu będzie obowiązywać? Czy tylko i wyłącznie w centrum naszego miasta, czy na terenie całego miasta? A jeszcze mam taką prośbę, tak w zasadzie już jak jestem przy głosie, żeby złożyć też jak gdyby taką, poinformować też Zarząd Dróg Krajowych odnośnie sygnalizacji na skrzyżowaniu ulicy Bema i Bohaterów Warszawy, bo tam po prostu te światła czasami, powiem tak brzydko, zaczynają fiksować. I moja koleżanka akurat jechała z mężem, dobrze, że miała kamerkę. Wyświetliło jej się na sygnalizacji światło zielone, a w tym momencie powinno być światło czerwone. I dobrze, że się po prostu jakoś tak zorientowali i nie doszło do tragedii. Także i tu inni kierowcy również zgłaszali ten problem, także ja bym prosił, żeby tak dla bezpieczeństwa właśnie kierowców tam, żeby zgłosić tą sprawę i żeby to zostało po prostu naprawione. To tyle z mojej strony, dziękuję. Może jeszcze pytanie, panie przewodniczący, i później odpowiedź. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni państwo, ja mam kilka pytań. Pierwsze pytanie dotyczy budowy kolumbarium przy ulicy Leśnej, bo widoczna jest bardzo duża opieszałość tej inwestycji. Chciałam zapytać, znaczy no ja widziałam to naocznie, na jakim etapie jesteśmy, bo też mieszkańcy o to się zapytują i kiedy planujemy zakończyć tę inwestycję. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie odnośnie umów, które zawarto na sterylizację kotek wolno żyjących i kastrację kotów. Ile ofert wpłynęło? Bo tutaj mamy, że wyłoniono podpisaną umowę z gabinetem weterynaryjnym Animals. To jest drugie pytanie. Trzecie pytanie, to które już radny Jarosław poruszył, Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych, czyli ten program ratowania zabytków. Wiemy, że 2% wkładu własnego jest wymagane i chciałam zapytać, bo tam są trzy jakby pule, do których możemy te projekty złożyć, czy ta renowacja, rewitalizacja murów obronnych i bramy murowanej to jakby poszło do jednego projektu, czy do dwóch i też właśnie co do kwoty. I chciałam zapytać jeszcze panią pełnomocnik burmistrza do spraw profilaktyki uzależnień, do kiedy jest termin składania ofert na realizację tych zadań publicznych w zakresie narkomanii. I to wszystko. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Proszę o odniesienie się do tych pytań. Jeśli chodzi, proszę państwa, odniosę się do sprawy inwestycyjnych, to niestety dzisiaj z uwagi na sprawy osobiste i rodzinne nie mamy przedstawiciela tego wydziału, a więc sprawę dotyczącą i tych szczegółowych informacji, które prosił pan radny Puszko i sprawę tego kolumbarium, to przedstawimy państwu na piśmie. W zakresie zamówienia dotyczącego informacji i zamówień publicznych pozyskania środków. Bardzo proszę o odpowiedź panią Poddenek. Proszę bardzo. Tu będzie mowa o tym także programie odbudowa zabytków, którą pani nadzoruje. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Szanowni państwo, jestem dzisiaj świeżo po rozmowie z panem Piotrem Kujawą. To jest dyrektor Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest odpowiedzialny za nasze województwo. I w związku z tym, że mieliśmy z nimi wielokrotnie konsultacje i w tym programie, który dotyczy ochrony zabytków, mamy 3 miliardy i 10 wniosków może złożyć każdy samorząd. Więc doszliśmy do wniosku, że będziemy składać do trzeciego na około 1 100 000.
czy jeszcze do wypowiedzi tej może są jakieś dodatkowe pytania? Jeśli nie ma, to poproszę kolegę Siarkowskiego, jeśli chodzi o ten projekt dotyczący Moja Okolica, tego programu w ramach cyfrowej gminy. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, jeżeli chodzi o aplikację Moja Okolica, złożyliśmy grant, wniosek o dofinansowanie. W zależności od tego, ile pieniążków dostaniemy, będziemy wiedzieli, czy aplikacja będzie sfinansowana, jej działanie na pół roku czy na rok. Na tę chwilę nie wnosimy ani złotówki w działanie tej aplikacji. W momencie, jeżeli pozyskamy pieniążki, będzie ona całkowicie bezpłatna. Będzie do pobrania przez mieszkańców miasta. Będzie obowiązywała jakby na terenie całego miasta i jakby informacje, które się będą znajdowały, będą dotyczyły całego miasta, nie tylko części. Ja mam pytanie, czy po zakończeniu tej bezpłatnej aplikacji będziemy mieli obowiązek trzymania tego jako aplikację płatną, no bo tak w programach bardzo często jest, że bierzemy później zobowiązuje nas. Bierzemy to pod uwagę oczywiście po zakończeniu jakby grantowania tej aplikacji będzie jakby obowiązek zapłaty, ale nad tym, czy będziemy płacić za tę aplikację, czy będziemy ją użytkować, zastanowimy się, zobaczymy, jak będzie ona użytkowana przez mieszkańców, bo to tak naprawdę od tego zależy. Nie, panie Szymonie, ale moje pytanie było takie, czy nas będzie to zobowiązywało nie, do tego, że musimy? Obowiązku. Nie, okej, okay, dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, czy jest pani pełnomocnik? Tak, bardzo proszę. Jeśli chodzi o te oferty i pytania pani przewodniczącej, proszę uprzejmie. Ja tak szybciutko, chyba że będą dodatkowe pytania, szanowni państwo. Termin składania ofert upływa 8 lutego. Dziękuję. Coś jeszcze? Dziękuję bardzo. I z sygnalizacją także tą kwestię. Tak, zgłosimy to do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad. Natomiast proszę jeszcze o odpowiedź na pytanie dotyczącą umowy w sprawie sterylizacji kotek wolnożyjących. Czy pan kierownik Czesław? Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, w tym temacie wysłano 5 ofert do 5 podmiotów. Otrzymano 2 pozytywne odpowiedzi i z jedną z tych ofert, która była korzystniejsza, została po prostu zawarta umowa. Czyli wysłano 5 ofert, otrzymaliśmy 2 odpowiedzi. Dziękuję. Zgłasza się pan radny Kapuściński, później pani Elżbieta Zawodzka. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Tak, była odpowiedź, była. Dobrze, mam tutaj pytanie odnośnie Wydziału Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego. Widzimy tu informację, że przeznaczono do wydzierżawienia tereny pod 2 ogródki gastronomiczne przy ulicy Ofiar Oświęcimia i ulicy Kowali. Chciałbym powiedzieć, że ja już w zeszłym roku o tym mówiłem, o tym, że tak powiem, poruszałem ten temat. Już 3-krotnie były te działki dawane, przeznaczane pod wydzierżawienie, nie było chętnych. Chciałbym się zapytać, Panie Burmistrzu, czy był prowadzony jakiś dialog technologiczny z lokalnymi przedsiębiorcami, gdzie oni by widzieli te ogródki gastronomiczne, bo wtedy można wydzierżawić te miejsca i one będą miały zbycie, miasto, że tak powiem, miasto skorzysta, przedsiębiorcy skorzystają i skorzystają też mieszkańcy i goście. A tutaj, jeżeli będziemy wyznaczali takie nieatrakcyjne, bo przez 3 razy nie było ofert na te miejsca, ja nie rozumiem, czemu nie można porozmawiać z przedsiębiorcami. Może ktoś chce w okolicy swojego lokalu postawić jakiś ogródek gastronomiczny. Dlaczego nie jest to robione? Jest to po prostu nieuzasadnione w mojej ocenie. Apeluję, żeby to wykonać. Kolejne moje pytanie brzmi odnośnie przygotowania
organizacji urodzin miasta w dniu 17 lutego w hali widowiskowo-sportowej. Co roku były w Domu Kultury bądź na mieście w hali. Chciałbym się dowiedzieć, co jest organizowane i czego możemy się spodziewać na tą uroczystość. I pytanie trzecie już zadał pan Jarosław, wyprzedził mnie, więc tylko dwa pytania chciałbym w tym momencie zadać. Dziękuję. Pani radna Elżbieta Zawodzka. Ja jeszcze wrócę do tych bezdomnych psów i kotów. Przepraszam, że w tym momencie nie zapytałam, bo po prostu się wyłączyłam na chwilkę. Mam pytanie, czy w momencie ogłaszania przetargu, czy w specyfikacji przetargowej była również opieka pokastracyjna, lecznicza? Teraz jeszcze jedno mam pytanie odnośnie zdemontowania urządzenia treningowego Wioślarz przy Jeziorku Mleczarskim. Czy będzie to wymienione na jakieś inne, czy będzie naprawione, czy to po prostu znikło i tego nie będzie? To jest drugie. Trzecie pytanie odnośnie podcinania drzew i krzewów. Chciałam zapytać, czy zwrócono uwagę na drzewa, które są przy szkole podstawowej numer 4, na które już przez dwie sesje ja zwracałam uwagę, żeby je podciąć, te konary, które są nad ogródkami mieszkańców. I jeszcze... I to wszystko, bo pan Puszko już zadał pytanie, które miałam zadać. Dziękuję. Pani Ewa Kapusto, później Rotenderski. Ja mam krótkie pytanie. Chodzi mi o te trzy pozostawione samochody, zobowiązanie do ich usunięcia. Czy nam się powtarza co sesję ten zapis? Bo tak z tego co kojarzę, tam też było w miesiąc temu, chyba i dwa miesiące też. Czy to są tylko trzy samochody u nas na terenie naszego miasta? Czy tych samochodów jest więcej i w ciągu miesiąca przybywa takich opuszczonych samochodów? Dużo. To może teraz państwo się odniosą do tych pytań usłyszanych. Jeśli chodzi o sprawy dotyczące ogródków gastronomicznych, według mojej wiedzy, o której ja posiadam, te, które zostały i funkcjonowały w ubiegłym roku, zostały uzgodnione z wojewódzkim konserwatorem zabytków i plac Konstytucji ma swoje pewne ograniczenia dotyczące możliwości ingerencji, jeśli chodzi o różne rozwiązania, nawet tymczasowe. Natomiast ten projekt, który przedkładamy po raz kolejny, no jest próbą może jakiegoś rozwiązania także w okolicach tego placu, jeśli chodzi o możliwości gastronomiczne, jakichś usług. Być może nieudane wcześniejsze przetargi spowodują teraz, że ktoś się jednak zainteresuje. To jest taka moja wstępna odpowiedź, ale jeśli pani Ania Własiuk ma jakieś dodatkowe informacje w tej kwestii, to bardzo proszę, bo bezpośrednio zajmowała się wyznaczeniem tych terenów, przygotowaniem do przetargu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, tutaj Pan Burmistrz dobrze powiedział, tak, że te miejsca stałe, które mamy na głównym placu, no jest uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytku, po prostu procedurę powtarzamy. Było zainteresowanie przedsiębiorców, którzy zgłaszali się do nas i proponowali inne miejsca. Wszczynaliśmy procedury, między innymi takie, że występowaliśmy z wnioskiem do konserwatora zabytków o ustawienie ogródka w innym miejscu. Nie otrzymaliśmy takiej zgody, więc nie jest to nasza dowolność i nie możemy tak reagować, jak pan radny proponuje, że po prostu ustawiać gdzie tam ktoś sobie pomyśli, bo no chcielibyśmy oczywiście zaspokoić wszystkie potrzeby, ale nie zawsze w tym miejscu da się to ustawić. A te dwa miejsca, owszem, nie było do tej pory zainteresowania, ale jest rotacja też przedsiębiorców prowadzących działalność na placu. To jest na razie wszczęcie procedury, a ponieważ to jest czasochłonne, więc my tą procedurę wszczynamy, być może zmieni się jakiś najemca lokalu w centrum i będzie chciał skorzystać z tego miejsca, więc będzie nam po prostu łatwiej i prościej już dalej kontynuować tą procedurę, żeby do lata zdążyć po prostu z tym. Na dzień dzisiejszy faktycznie konkretnego jakiegoś chętnego na te miejsce nie ma, ale chcemy, żeby to było po prostu przygotowane. Dziękuję bardzo. Pani Elżbieta Sobocka, jeszcze do pani kierownik ma akurat pytanko. Proszę. Panie kierownik, ja mam dwa pytania. Pierwsze pytanie to jest takie, czy mamy jakiś nakaz, który mówi nam, że możemy postawić tylko dwa ogródki?
A po drugie, jaki przepis mówi nam o tym, że na czasowe ustawienie czegoś musimy mieć zgodę konserwatora zabytków? Bo wystarczy popatrzeć na Gdańsk. Gdańsk, cała starówka jest obstawiona, że praktycznie można, czasami jest ciężko przejść, ale przy każdym lokalu, przy każdym sklepie jest ogródek jordanowski. Także ja nie bardzo rozumiem, czemu my tutaj nie możemy mieć dowolności i mamy tylko dwa te ogródki, kiedy mamy cztery tak naprawdę podmioty, które są na placu, które powinny być potraktowane, że tak powiem, równo, a więc przynajmniej powinniśmy mieć cztery możliwości postawienia ogródków, tak żeby te podmioty mogły stanąć, bo wiadomo, że nikt z zewnątrz nie postawi, nie wiem, z Poniatowskiego na ogródka jordanowskiego na placu. A więc czy to jest nakaz z góry i jaki przepis mówi nam o tym, że na czasowe musimy mieć również pozwolenie? Do pani kierownik. Przepraszam, bo ja cały czas jordanowskie mówię, ogródki oczywiście takie piwne. No to korzystamy z obecności pani kierownik, proszę. I jeszcze chciałabym dołączyć do pytania radnej Elżbiety Zabłockiej. Czy w ogóle są przewidziane jakieś kary w przepisach za to, że ktoś postawi? Dziękuję. Proszę pani kierownik. Jeszcze to dopytać, no proszę. Ja jeszcze do tego pytania, bo to też jakby temat, znaczy do tego tematu, bo temat powracający, bo są przedsiębiorcy, może nie będę tutaj firm nazywać się po imieniu, którzy chcieliby postawić po prostu jeden stolik i dwa krzesełka po prostu. I czy decyzja wojewódzkiego konserwatora zabytków jest tutaj również potrzebna? Bo to nawet nie, no właśnie, nie ma ingerencji w teren, a to nie chodzi o to, żeby ktoś wystawiał nie wiadomo jak duży ogródek, tylko po prostu powiedziałabym bardzo, bardzo symbolicznie. Dziękuję. Z tego co wiem, w każdym przypadku ustawienie obiektów małej architektury, bo bodajże tak się to nazywa, tutaj nie chciałabym też tak konkretnie tego nazywać, ale my wymagamy zgłoszenia tego do starostwa i tam nawet mi się wydaje też na, z punktu widzenia przyjmowania tego zgłoszenia ustawienia takiego obiektu będzie starostwo wymagało wtedy też zgody konserwatora zabytków. Tutaj część placu, tych bocznych uliczek i wiem, że lokale też mają pomysły, żeby ustawiać stoliczki, jest pasem drogowym, więc też część, do części tutaj tych lokali no, należy stosować przepisy ustawy o drogach publicznych, więc tutaj też się nie wypowiem, bo tak dokładnie no, nie jestem w stanie odpowiedzieć, jak to jest na drogach publicznych. Nasze miejsca na placu w projekcie rewitalizacji przewidywały dwa punkty na ogródki gastronomiczne, bo tak jest w projekcie i o takie, z takim zapytaniem występowaliśmy do konserwatora zabytków. Są dwa miejsca na podłączenie do prądu, wody i ustawienie toalet. Tak? Także no, w ten sposób to zagospodarowaliśmy zgodnie z projektem, który jest, no, który był zrobiony przy rewitalizacji. Pani kierownik, ale my mamy dwa miejsca na stawianie ogródków, ale to nie jest powiedziane, że na tych dwóch miejscach muszą stać dwa ogródki, bo można te place podzielić i z tego zrobić cztery ogródki. No bo my mamy tak naprawdę na placu w momencie rewitalizacji, ja pamiętam jak my patrzyliśmy na projekt i tam było powiedziane, że w tych dwóch miejscach będą ogródki jordanowskie, ale nigdzie nie było zaznaczone, że tam muszą być gastronomiczne. No, przepraszam, co mi z tym jordanowskim dzisiaj? No, dwa gastronomiczne, ale chodzi o to, że wtedy było powiedziane, że są dwa miejsca, ale nie, że na dwa ogródki gastronomiczne. Proszę państwa. Nie, do tej pory my nie mamy tak naprawdę, tutaj mamy jeszcze jedną osobę, która była chętna i która chciała ten ogródek wystawiać, ale w miejscu innym niż te ogródki, które my przeznaczamy w dalszej części placu, wystąpiliśmy do konserwatora tutaj w tym bliżej hotelu Bartis na takich murach, które są tam, obrys bodajże ratusza jest zaznaczony. Chcieliśmy tam zrobić kolejne miejsce i konserwator nie wyraził zgody, żeby tam kolejny ogródek ustawiać. A tutaj no, chętnych, no nie mamy sygnałów, żeby po prostu było zainteresowanie większej ilości przedsiębiorców ustawieniem ogródków w tym miejscu bądź podziałem tego miejsca.
przetarg jest tak naprawdę na 150 metrów kwadratowych z możliwością powiększenia, więc nie wiem, no być może jeżeli są jeszcze jakieś osoby zainteresowane, będziemy rozpatrywać możliwość dalszego zagospodarowania tego terenu. Jeżeli będzie taka potrzeba, to będziemy występować też do konserwatora w tej kwestii. Jeszcze pani kierownik, jako że temat wywołał pan Karol Kapuściński, jeszcze proszę, pan ma pytanko. Pani kierownik, ja mam tutaj pytanie, nieprzypadkowo o to pytam, bo zgłosił się do mnie zewnętrzny restaurator. Jest teraz wolny lokal naprzeciwko dużego hotelu w Bartoszycach, duży lokal i właśnie pytał mnie, czy będzie możliwość się wystawić, że tak powiem, na zewnątrz w tym miejscu i dlatego pytam, a jest jeszcze więcej przedsiębiorców w koło, którzy naprawdę, ja nie mówię, to nie musi być tylko gastronomia, może ktoś inny w pustym lokalu coś nowego może powstać, nie wiem, czy niektórzy byli na przykład w Elblągu, ogródek gastronomiczny na zewnątrz lokalu ma głębokość 1,5 metra, to ja nie wiem, czy tak ciężko jest ten pas drogowy wyznaczyć, żeby było 1,5 metra, czy tam nawet metr, żeby jedna osoba mogła sobie usiąść i jakieś tam, czy stoisko swoje wystawić, czy z odzieżą, czy z jakimś innym miejscem, no nawet do spożywania posiłków. Ale to proszę zainterweniować jeszcze raz u konserwatora zabytków, żeby to po prostu ruszyło, bo tak będziemy, to zaniknie wszystko tutaj na tym kwadracie naszym tutaj tam, tak zwanym, nie? Bo to, że dajemy tu jakieś nakowali możliwości terenu i one już trzeci rok, ja w tamtym roku o tym mówiłem, a są przedsiębiorcy, którzy wskazują miejsce, gdzie chcą konkretnie, a jest to im, że tak powiem, w jakiś sposób, nie wiem, nie udzielamy im pomocy, no. Pani Pisarska, później pan przewodniczący. No bo powstaje takie pytanie, czy tym, wracając do tego stolika i krzesła, o które jak wiemy wielu przedsiębiorców prosi, zwracało się z taką prośbą, czy one, powstaje takie pytanie, czy one na pewno z definicji są taką małą architekturą, o pozwolenie, której należy rzeczywiście prosić konserwatora zabytków, bo jest to coś, co najczęściej, w ogóle czy zgłaszać, bo jest to część bardzo często taka, którą ktoś wystawi i zabierze z powrotem, bo powstaje jeszcze jedno pytanie, rodzi się jeszcze jedno pytanie, czy jak ja przyjdę z krzesłem i siądę sobie przy, załóżmy przy takim lokalu, to ja dostanę z tego tytułu mandat. Stąd było moje wcześniejsze pytanie, czy z tego tytułu są jakieś kary, tak, przewidziane. Czy przyjdzie strażnik, powie nie, nie może pani tu siedzieć. Także żeby to później też nie generowało takich sytuacji, że w ten sposób no, będzie się robić. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado. Właśnie o tym też tak myślałem, właśnie o tym krzesełku. Przyjdę tym krzesełkiem i stoliczkiem malutkim i se siądę, kto mnie stamtąd pogoni, tak? To teraz tak, my mamy wymienione tutaj w tej uchwale, znaczy wyznaczone te 4 miejsca dla te ogródki gastronomiczne, tak? No to teraz powiedzmy odcinek od Bartisu w stronę tam dawnego Bartka, tak? Tam, gdzie są te herby. Tam są też obiekty gastronomiczne i tam stoliki stoją i tu ich nie mamy ujętych w tych zapisach, że tam to też, na jakich zasadach to się rządzi. Ja myślę, że nie ma co tutaj tłuc piany, tylko trzeba po prostu sprawdzić, czy jest możliwość takiego czegoś, bo nie jest to architektura, która wymaga ingerencji w ziemię, ani w nic, jest to po prostu stolik i krzesło i wszystko. A i tak się pobiera od tego opłaty, tak? Za to, za miejsce gastronomiczne, bo mamy taryfikator, w którym się płaci od metra, tak? Tak, jeżeli mogę, to ja bym prosiła tych przedsiębiorców albo osoby zainteresowane, żeby składały do nas, tak? Albo zgłaszały się, składały podania, pisały, co zamierzają zrobić. Jeżeli będziemy mieli wątpliwości, będziemy występowali do konserwatora i w każdym indywidualnym przypadku po prostu się temu przyglądali, bo nie potrafię powiedzieć ogólnie, tak? Deptak jest pasem drogowym, tak? Tam po prostu Wydział Inwestycyjny wydaje decyzję na zajęcie pasa drogowego i tutaj na placu droga, chodniki są również placem drogowym. Ja dysponuję środkiem placu bądź tymi terenami na Kowali i na Ofiar Oświęcimia, które są poza pasem drogowym. A pas drogowy to już jest zupełnie inna sprawa. Mój przetarg, który jest tutaj zorganizowany bądź przeznaczenie tych ogródków na Kowali i na Ofiar Oświęcimia, bo akurat w tych dwóch mniejszych miejscach to jeszcze nie jest procedura przetargowa, tylko informacja, że ewentualnie takie tereny dysponujemy takim terenem i o tym możemy rozmawiać, tak? Jeżeli są inne
inne propozycje i inni chętni, no to zapraszam, naprawdę. Będziemy myśleć, jak pomóc, jak to ewentualnie zorganizować. Już będziemy Pani kończyć Aniu, te ja obrotki, jeszcze mam proszę. Jedno pytanie. Czy małą architekturą jest postawiony stolik, ławka i płotek? Nie potrafię teraz Pani na to odpowiedzieć, tak? Tutaj no bo to nie jest mała architektura. Mała architektura to jest coś, co my ustawiamy, co ma ingerencję i co jest stałe. Natomiast tutaj przecież to jest na 2 miesiące wyniesione stoliki, ławki i otoczone płotkiem. To czy nawet na ten teren, o którym Pani mówi, tam gdzie są wytyczone miejsca, no tylko tutaj jest problem, bo my tam nie mieliśmy miejsca jako pod ogródki jordanowskie, Boże, znowu gastronomiczne, przepraszam, pod te ogródki gastronomiczne, ale przecież ławki, krzesła, czy, które nie wciskamy w ziemię, czyli które nie są na stałe przytwierdzone, nie są małą architekturą. Te ogródki, które funkcjonowały do tej pory, wymagały zgłoszenia, starostwo przyjmowało takie zgłoszenia o ustawieniu. Tylko, ogródki. Że tam jest podłączenie do prądu, znaczy do prądu, jest podłączenie do kanalizacji, tam jest całe praktycznie infrastruktura. A czy jeżeli ktoś sobie wystawi krzesełka, otoczy płotkiem, krzesełka, stolik i płotek dookoła, to nie jest mała architektura, bo tam nie ma żadnej ingerencji. Naprawdę nie potrafię w tej chwili na te pytania odpowiedzieć. No to są przepisy prawa budowlanego i musiałabym to naprawdę sprawdzić. Dobrze, jeszcze są pytania do Pani kierownik, ja ale już proszę. Mam odpowiedzi na swoje pytania. Czy no. I jakie są kary za to, że ktoś postawi tak ławkę z krzesłem? Czy Pani kierownik potrafi odpowiedzieć nie, na pytanie, potrafię, czy ukarza? Nie, nie potrafi. Dobrze, proszę jeszcze Pani Radna Kapusto i Pan Radny Kapuściński. Będziemy kończyć temat ogródków. Ja mam tylko takie ja pytanie. Pamiętam. Po prostu mówimy o, wiadomo o czym mówimy, o dwóch jakichś małych lokalach, które mają zająć naprawdę do 2 metrów szerokości tego chodnika, nie wchodzimy w pas ruchu drogowego, nie wchodzimy w jakąś tam, nie wiem, znaczy w pas, może w pas tutaj, dobrze, nie wchodzimy w jezdnię, o to mi chodzi, że nie wchodzimy, nie zakłócamy ruchu drogowego, o to mi chodzi, samochodów. Rozmawiamy na temat, nie wiem, w międzyczasie włączyłam tutaj internet, wszędzie jest, że to miasto decyduje o ogródkach czasowych. Wszędzie pokazane jest, w miejscach zabytkowych stoją te ogródki i naprawdę się nic nie dzieje. Słuchajcie, my mówimy o naszych mieszkańcach, o naszych przedsiębiorcach, którzy przez 3 lata naprawdę dostali dobrze w kość. Dajmy im w jakiś sposób, no, mieszkańcom, możliwość dodatkowego no, takiego no, przyciągnięcia klienta do siebie. Przecież to naprawdę nie jest nic strasznego, kiedy ktoś przyjdzie, przysiądzie, wypije kawę, wypije, nie wiem, piwo, herbatę, napój i pójdzie dalej. Przecież my nie mówimy o zastawieniu 10 stołów. Dobrze, pan radny Kapuściński jeszcze. Ja chciałbym tu jeszcze dodać, bo może to nie padło jeszcze, ale ci przedsiębiorcy, co są na naszym, że tak powiem, kwadracie, to nawet są gotowi, czy te swoje stoliki nowe, czy ogrodzenie dopasować do wymagań konserwatora, żeby wszystko to było jednolite, żebyśmy się tutaj nie obawiali ze strony miasta, że tak powiem, że to będzie, każdy będzie miał inny kolor, inny kształt. Oni są nawet gotowi poświęcić się, żeby zakupić takie same. Dobrze, będziemy. Pan radny w sprawie ogródków, pan radny Darski chciałby się odpowiedzieć, czy przyjma inne to? Dobrze. O definicję małej architektury. Dobrze. Proszę bardzo, pani kierownik jeszcze przy mikrofonie jest, ale pan sekretarz chciałby się też tutaj wypowiedzieć. Ale proszę o spokój, państwo zadali mnóstwo pytań, żebyśmy usłyszeli odpowiedzi. Panie przewodniczący, szanowna rada, szanowni mieszkańcy. Powiem krótko, przyjęta została informacja, to co państwo dokładnie wiemy o co chodzi, żeby udostępnić przedsiębiorcom korzystanie możliwości wystawienia stolików, to wszystko jest jasne, tak? Trzeba pamiętać, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy, to nie chodzi tylko o ulicę, ale chodzi o pas drogowy, który jest w pasie drogowym, jest od ściany budynków tych wszystkich i częściowo na placu po drugiej stronie. To nie jest droga, to jest po prostu pas drogowy razem z przynależnościami, znakami, chodnikami, infrastrukturą, która tam jest. Trzeba o tym też pamiętać. I żeby tam wystawić stoliki, trzeba po prostu mieć zgodę zarządzający drogi na zajęcie pasa drogowego. Dlatego to, co państwo przed chwilą powiedzieli, wyrazili swoje zdanie, że państwo chcą, żeby to udostępniać,
zostało przyjęte. Dlatego tylko mówię, że odpowiadam też dla pani Pisarskiej na pytanie, czy będą kary za zajęcie pasa drogowego. Jeżeli pani przyjdzie sobie z krzesełkiem, usiądzie, to niech pani krzywdy nie zrobi. Ale że będzie to robił notorycznie przedsiębiorca, zajmował pas drogowy bez zezwolenia, no to przypuszczam, że karę jakąś tam dostanie, jeżeli to będzie dłuższy okres czasu. Jest jedna rzecz. Bez zgody, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, jeśli nie ma zgody na ustawienie ogródka przy lokalu, nie można sam spożywać alkoholu. Bo to chodzi tylko, żeby to było, to wszystko trzeba po prostu zgrać, że nie sobie usiądę, czy wystawię stoliki i będę pił piwo. Po prostu ten pijący piwo dostanie mandat, no bo nie ma zgody na prowadzenie lokalu. To też jest w uchwałach zawartych. I trzeba pamiętać też o niedawną uchwale, która była tutaj głosowana chyba w tym roku albo pod koniec tamtego, o odległościach odnośnie infrastruktury, gdzie nie można wystawiać lokali, nie może być sklepów, nie może być sprzedaży alkoholu i tak dalej. Tam są odległości też podane. Jest odległość bodajże 40 metrów w tej chwili. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zamykam dyskusję na temat tego, na tych ogródków. Już maksymalnie chyba zdrążyliśmy ten temat. Proszę bardzo, pan radny Darski. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, panie burmistrzu. Zieleń miejska, ja tu czegoś nie rozumiem, uprzątnięto oraz prześwietlono, chyba podświetlono, a jeśli prześwietlono, to zlustrowano, tak? W jakim sensie to rozumieć? I to słowo parczek, to takie fajne jest, czy pareczek może nazwać, to tak na marginesie. Ale ja nie rozumiem prześwietlono, w jakim sensie, podświetlono chyba, jeśli tam coś się dzieje, prześwietlono? Prześwietlone korony drzew chyba, a, o to chodzi. To jest czytelne, dobrze. W temacie zamówienia publiczne i pozyskiwania środków. Chciałbym się dowiedzieć, to poruszałem na poprzedniej sesji, że jest projekt na pomosty nad Jeziorku Mleczarskim. Czy w tym przygotowanym planie zamówień na rok 2003 do Urzędu Zamówień Publicznych jest też wykonanie tych pomostów, bo jeśli nie jest, to ja rozumiem, że te pomosty nie będą wykonane w tym roku, tylko w przyszłym. I tu jestem zainteresowany ważnością projektu. Czy projekt jeszcze w przyszłym roku będzie ważny i jakie będzie zabezpieczenie tego jeziorka, bo tam oczywiście mogą być jakieś taśmy, że nie można się kąpać i tak dalej, no ale dzieci są dzieci, tak? Mogą się zainteresować, a jak będzie wypadek, jak coś. Jeżeli już jest wykonany projekt, to należy chyba go, po to go szybko w miarę wykonano, żeby go szybko w miarę wykonać. I teraz jeszcze jedno pytanie. Sprawie zorganizowane zostały przez pracowników wydziału spotkanie skierowane do radnych na temat witaczy reklamowych dla miasta. No byłem ja i był pan przewodniczący na tym spotkaniu. To znaczy tak, ja wywołałem temat swego czasu nie w sensie witaczy, tylko że na rogatkach miasta od strony Kętrzyna jest niewidoczny, zamglony i tak dalej napis Bartoszyce. Tyle i aż tyle, albo i tylko tyle. No rozdmuchało się to witacze i tak dalej. Przedstawiono nam projekty pewnej firmy na witacze. Rzeczywiście one są drogie, bo jak witacze, to i żegnacze, tak? I wtedy to wychodzi 80 tysięcy, no tak, i na 400. Także to nie jest ten temat, tylko wystarczy wykonać po prostu napis Bartoszyce i będzie wszystko okej. Okay. Taka prośba, dobrze? Dobrze. Czy ktoś jeszcze ma pytania odnośnie informacji zasłyszanej? My nie dostaliśmy odpowiedzi, panie przewodniczący. Ja nie dostałam odpowiedzi, pan Puszko też nie dostał odpowiedzi na swoje pytania. Dobrze, króciutko przypomnijcie, bo nawał pytał, żeby... Ja pierwsze pytałam o koty, czy jest opieka pokastracyjna i tak. Pytałam o urządzenie na jeziorku i pytałam o drzewa na... Dobra, Jarosław pytał jeszcze o co? Plac Westerplatte, co z tymi drzewami, ile drzew zostało wyciętych, jasne. Czy jeszcze jakieś drzewa zostaną? Jasne. Tak, pani przewodnicząca. Mówiłem o tym do pana radnego Puszko i do państwa, że ponieważ nie ma dzisiaj na sali w czasie posiedzenia przedstawiciela Wydziału Inwestycyjnego, to szczegółowo informacje w związku z pracami na Placu Bohaterów zostanie panu przedstawiona pisemnie. Jeśli chodzi o odpowiedź dla pani Zabłockiej, to bardzo proszę pana Czesława Sekitę, czy w sprawie tego wioślarza i tych informacji, które pani jeszcze tu sprecyzowała. Chciałby pan powiedzieć kilka zdań. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni. Pytanie dotyczące opieki pooperacyjnej kotek. Oczywiście jest ono zapisane przez 24 godziny w umowie z firmą Animals, na które to pytanie odpowiadałem poprzednio. To urządzenie Wioślarz zostało zdemontowane z uwagi na to, że ono było połamane, zostało zniszczone i dlatego też musieliśmy je zdemontować. I jeżeli znajdziemy na to środki, określimy, jaka to jest kwota, bo wysłaliśmy zapytania ofertowe do firmy, która nam te urządzenia instalowała, jaka będzie kwota, wtedy tutaj zdecydujemy, czy o montażu, czy ewentualnie jakiegoś innego rozwiązania co do tego tematu. Te urządzenie raczej nie jest do naprawienia, bo jest zbyt słaba konstrukcja. Jak ją pospawamy, to jeszcze bardziej możemy ją osłabić, dlatego też jest to niebezpieczne. Proszę? No dlatego też nie będziemy tego naprawiać, tak? Bo to jest zbyt istotny temat w kontekście bezpieczeństwa, zwłaszcza użytkowników tych urządzeń. Podcinanie drzew i krzewów w okolicy SP4. Tak, rozmawiałem już z pracownikami Zakładu Gospodarki Odpadami. Ten temat zostanie załatwiony. Tak? Dziękuję. Pani Jeśli radna... chodzi o pytanie, pani, przepraszam, pani przewodniczący, tak. Pytanie pani radnej Kapusto. Ja sprawdzę, pani radna, ponieważ nie ma dzisiaj pana komendanta, czy to chodzi o te 3 samochody, czy jakieś inne i wyjaśnimy pani dobrze, dokładnie tą kwestię. Ale myślę, że to jest niestety ta sytuacja z przeszłości, którą z historii już znamy i mamy określone trudności w realizacji usunięcia tych samochodów. Dobrze, pan czy coś Kapuściński... jeszcze ja pominąłem? Może, przepraszam. Panie burmistrzu, pytałem o planowane urodziny na hali urodziny sportowej. Co będzie planowane i dlaczego na hali? Jest pan Karol Siarkowski, Szymon, przepraszam. Szanowni Państwo, obchody tegorocznych urodzin 691 miasta Bartoszyce zaplanowaliśmy troszeczkę na sportowo, w związku z tym, że chcemy w dniu urodzin miasta, czyli 17 lutego, zorganizować również w hali podsumowanie plebiscytu na 10 najpopularniejszych sportowców miasta, który organizujemy razem z Gazetą Nowiny Północne. Szczegółowy program obchodów urodzin w tym tygodniu pojawi się na naszych stronach internetowych, na plakatach. Ja mogę tylko powiedzieć, że oprócz tego, że będziemy podsumowali plebiscyt, będą różne atrakcje, na pewno będzie tort urodzinowy w hali, koncert, który organizuje Bartoszycki Dom Kultury, również w hali będzie się odbywał, wystawa biblioteki o sportowej historii miasta, także na pewno coś fajnego, zawody strzeleckie, turniej piłki nożnej, też organizujemy w ramach tegorocznych urodzin miasta, głównie Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Stowarzyszenie BSMS organizuje memoriał Andrzeja Szyszko w piłce ręcznej dzień później i również w organizację włączy się 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana, która stworzy wystawę. Szczegółowy program, mówię, pojawi się w tym tygodniu i w naszych mediach społecznościowych, na stronach oraz na plakatach. Pan radny ma jeszcze do pana kierownika pytanie. Ja mam pytanie takie, czy państwo żeście przewidzieli, bo to jest gala sportowa przy okazji też, tak? Dobrze było, żeby na przykład tych laureatów dłoń mógł uścisnąć mistrz olimpijski z Bartoszyc. Czy wy przewidzieliście zaproszenie pana Lubieckiego? Przewidzieliśmy zaproszenie, na pewno zaproszenie otrzyma, a czy będzie? Tak, tak, oczywiście. To już myślę, że ustalimy. Dziękuję. Dziękuję. Proszę, panie burmistrzu, to wszystko już? Dziękuję bardzo. A pan radny otrzymał, wszyscy otrzymali odpowiedzi mniej więcej. Pan nie dostał właśnie. Chodzi o chyba o te, o jeziorko, o pomostę na jeziorku. Nie ma w budżecie tego miasta na ten rok. A jeśli chodzi o dokumentację, to panie Czesławie, czy coś mamy w tym zakresie? Dokumentacja jest przygotowana. Przygotowana, mamy ją i to jest decyzja. Co najmniej na 2 lata, tak. Dobrze, więcej pytań nie ma. Przedyskutowaliśmy szczegółowo informacje. W związku z tym stwierdzam, że Rada przyjęła informację burmistrza z działem się w okresie międzysesyjnym do wiadomości. Jesteśmy w punkcie 5a porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany w budżetu oraz autopoprawkę otrzymali panie i panowie radni. Jest to projekt oznaczony numerem 1/63. Poproszę panią Lucynę Jędryszkę, przewodniczącą Komisji Programowej i Budżetu, o opinię na temat projektu uchwały.
Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmian w budżecie. Dochody. Dział 758, rozdział 758-14. Zwiększenie planu dochodów o 94 684 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od zrealizowanych w latach poprzednich termomodernizacji budynków przy ulicy Wajdy, Stara Przychodnia i Hubalczyków 1. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Wydatki. Dział 600, rozdział 600-01. Zmniejszenie o 3000 zł plany wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Bartoszyckiego Centrum Informacji. Opinia pozytywna. Dział 750, rozdział 750-23. Zwiększenie o 21 800 zł wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Urzędu Miasta. Uchwalony plan nie zabezpiecza wypłaty w pełni wyżej wymienionego zobowiązania. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 754, rozdział 754-16. Zwiększenie o 2710 zł planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla Straży Miejskiej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 801, rozdział 801-01. Zwiększenie o 28 394 zł planu wydatków z przeznaczeniem na remont zalanych w 2022 roku pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 7. Kwota powyższa została wypłacona przez ubezpieczyciela na rachunek budżetu 30 grudnia. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dział 926, rozdział 926-04. Zwiększenie o 44 780 zł planu wydatków z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika na stanowisku sprzedawców biletów za pomocą kasy fiskalnej w Bartoszyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji. I komisja tutaj zagłosowała w ten sposób. Jeden głos wstrzymujący się, dwa głosy przeciwne, jeden głos za. I dlatego w imieniu komisji składam wniosek formalny o możliwość głosowania tego działu oddzielnie w budżecie. Komisja jeszcze zaopiniowała pozytywnie autopoprawkę do zmian w budżecie dotyczącą zwiększenia dochodów o kwotę 208 080 zł. Te wydatki związane są z wypłatą dodatków węglowych. To jest pozytywna opinia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z pań i panów radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan Dziński. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, wysoka rado. Właśnie moje wątpliwości dotyczą tego punktu 5, o którym mówiła pani przewodnicząca, czyli zwiększenia o prawie 45 tysięcy planu wydatków z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika na stanowisku sprzedawcy biletów za pomocą kasy fiskalnej po odejściu na emeryturę pracownika, który odszedł w 2021 roku. Niedawno, jak miesiąc temu, głosowaliśmy budżet dla każdej jednostki, budżet miasta, w który to budżet został przyjęty. Czy ten etat nie był ujęty w tym budżecie tej osoby? I teraz moje pytania, mam kilka pytań związanych z tym punktem. Ile osób jest zatrudnionych w BOSIR-ze na dzień dzisiejszy? Na jakiej zasadzie miałaby być zatrudniona ta osoba, sprzedawca biletów? Czy to będzie umowa o pracę, czy to będzie umowa zlecenie, czy to będzie umowa sezonowa? I teraz, czy ta osoba, która odeszła, czyli ten pracownik, który odszedł na emeryturę, również był zatrudniony jako sprzedawca biletów i teraz stworzył się wakat, który trzeba uzupełnić? Czy w roku 2022 nie odbywała się sprzedaż biletów w ogóle w BOSIR-ze, bo jak rozumiem, lodowisko chyba było też czynne w święta i ktoś te bilety sprzedawał, czyli jakoś BOSIR chyba radził sobie z tą sytuacją, a zwiększenie kosztów jest dosyć znaczne, bo 45 tysięcy. I skąd teraz wynika taki wydatek? Czy ta osoba miałaby być zatrudniona właśnie przez cały rok, czy tylko okresowo, sezonowo? Czy jest potrzeba zatrudnienia osoby na 12 miesięcy, czy tylko na czas sprzedaży biletów, kiedy jest czynne lodowisko, czy basen, bo pewnie też jest pod opieką. Pani radna, może w momencie wysłuchajmy wszystkich pytań odnośnie tego tematu. Proszę bardzo, pani radna Zabocka.
Ja dołożę tylko jedno pytanie. Co się stało z pieniędzmi w 2022 roku, które zostały po osobie, która została zwolniona? Bo z tego co pamiętam, pan dyrektor Bosiru nie wnioskował o zmniejszenie kwoty na 2022 rok. Także te pieniądze były. Co z nimi się stało przez cały rok, że teraz musimy zwiększać na ten etat, który był? Bo te pieniądze cały czas były takie same. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Sarzyński. Ja odnośnie punktu drugiego, wydatki. Trochę czuję tu jakiś dysonans. Wynagrodzenie, dział 750, 750, 23, zwiększenie o 21 800 wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Urzędu Miasta. To wszystko zrozumiałe. Ale tu jest taki punkt, jedno zdanie doczepione. Uchwalony plan nie zabezpiecza wypłaty w pełni na wyżej wymienionego zobowiązania. To rozumiem, że co to nie zostało zabezpieczone. W planie zostało ujęte, a to nie, pieniądze nie zostały zabezpieczone. Czy no może coś jakieś wyjaśnienie? Dobrze, to może na gorąco pan skarbnik by odpowiedział dla pana radnego, bo to jest chyba jednozdaniowa odpowiedź. To znaczy plan jako taki jest oczywiście, bo to nie jest, że tylko że brakuje tych 20, tam około 21 tysięcy, ponieważ wynika to z faktu takiego, że jakby o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, o jego wielkości wiadomo po zamknięciu roku, bo tam liczą się zwolnienia i tak dalej, i tak dalej. Ja, jak państwo pamiętacie, nigdy chyba nie było przypadku, żebyśmy się zwracali o, no może kiedyś było, ale dawno nie było, żebyśmy się zwracali o zwiększenie tego wynagrodzenia rocznego. Może to wynikało z tej takiej mojej ostrożności planowania, ale tu się no niestety kolokwialnie mówiąc przejechałem, bo ta sytuacja jednak covidowa trochę no, spowodowała, że tych zwolnień było mniej i no niestety ta dodatkowe wynagrodzenie roczne no, jest większe po prostu. Tyle i tylko tyle. Dobrze. Jest wyższe niż planowane. Tak. Ktoś jeszcze na temat projektu uchwały? Ja chciałbym. Nie, to bardzo proszę właśnie o odniesienie się do. W związku z tymi pytaniami radnego Lidzińskiego i radnej Zabłockiej, bardzo proszę, panie dyrektorze, o przedstawienie precyzyjne tej sytuacji kadrowej i w związku z tym złożonym wnioskiem. Panie burmistrzu, szanowni państwo, z technicznego punktu widzenia nie jest to utworzenie dodatkowego etatu, ponieważ w październiku 2021 roku pracownica odeszła na emeryturę. Nikt nie został zatrudniony w to miejsce, ponieważ w związku z panującą wówczas pandemią działalność obiektów była w pewien sposób ograniczona. Więc doszedłem do wniosku, że jakoś damy radę bez zatrudniania pracownika w to miejsce. Budżet był ustalany w listopadzie i z tego co dokładnie pamiętam, po konsultacjach z panią księgową powiedziałem, że nie zatrudniamy nikogo w to miejsce, w pracownika, który odszedł emeryturę. Posiadamy na trzech obiektach posiadamy kasy fiskalne. Na centrum sportowo-rekreacyjnym, w siłowni i w sezonie letnim na basenie. Obiekty te funkcjonują po 6-7 dni w tygodniu, po kilkanaście godzin. Więc matematyka prosta, że po prostu brakuje do obsady kasy fiskalnej. Tak na przykład pracownica na siłowni do godziny 14 jedynie obsługuje kasę fiskalną, ponieważ jeszcze w piątek obsługuje saunę na ulicy Limanowskiego. Nie może pracować więcej godzin. Próbuje to łatać pracownikami, którzy mają uprawnienia do pracy na kasie fiskalnej, jednak no, to na dłuższą metę nie sprawdza się, tak? No, bo mają swoje obowiązki inne. I to jest bardzo kłopotliwe. W sezonie letnim dochodzi właśnie basen, gdzie nadal funkcjonuje centrum, sprzedawane są bilety na korty, funkcjonuje siłownia, gdzie sprzedawane są bilety i karnety i dodatkowo jeszcze basen, tak? Więc
jest no niezbędna ta osoba po prostu. Panie dyrektorze, a może pan powiedzieć, ile osób jest zatrudnionych na umowę o pracę i na umowę zlecenie? 17 osób zatrudnionych na umowę o pracę jest. Mhm. Na umowę zlecenie 3 osoby, sezonowo jeszcze 4. Plus do tego umowy na sezonowe imprezy sportowe, tak, na piłkę siatkową. Dobrze, a ta osoba, o którą pan wnioskuje tutaj, ten etat, miałaby być zatrudniona na umowę zlecenie, czy nie, na umowę o pracę? Na umowę o pracę. I ona obsługiwałaby sprzedaż biletów w? Ale w gdzie? W jakim miejscu? Hala sportowa, siłownia i basen. I basen. Hala sportowa, siłownia i basen, okej. Okay. No w tym momencie 3 osoby obsługują, 3 kasy fiskalne, a jest no... Obiekt jest czynny, powiedzmy, tak jak siłownia, od godziny 8 do godziny 21. Jest to 13 godzin. Pracownicy nie pracują 13 godzin, bo oni przychodzą wcześniej i kończą później. Więc jest to godzina dodatkowa. To jest 14 godzin siłownia plus 12 godzin, tak, to jest od poniedziałku do soboty. Sobota jest 6 godzin też czynna. A centrum jest czynne 7 dni w tygodniu. Soboty i niedzielę jest czynne po 12 godzin. A czy te koszty, które zostały w roku 2022, on budżet nie był obniżony o... Był, tego, bo był nie, tak? nie było liczony ten etat, było na, nie na 18 osób, a na 17. Bo ja nie pamiętam, żebyśmy obniżali budżet. Znaczy nie był obniżany. No właśnie o tym pytam. Czyli te środki były zabezpieczone, bo... Budżet na 2023 rok nie jest mniejszy niż ten budżet, który pan miał w 2022 roku. Czyli środki de facto na tego pracownika były zabezpieczone na 2022 rok, tak? Nie, w 2021 w październiku odeszła na emeryturę, a w listopadzie, kiedy był planowany budżet, przekazałem informację do księgowości, że nie będzie nikt zatrudniany na ten etat, tak? Tak, 17. Ale panie dyrektorze, we wnioskowanych kwotach, które pan wnioskował na 2022 rok, nie było mniejszej kwoty niż w 2021, a powinna być kwota wtedy pomniejszona o ten jeden etat, a to nie było zrobione. Bo były, z tego co ja pamiętam, to było nawet jeszcze wyższy budżet niż był w 2021 roku, co jest normalne, bo idzie najniższa krajowa w górę, wszystko idzie do góry. A więc nie było tak, że pan zawnioskował o obniżenie o ten etat, bo nie będzie pan miał jednego etatu mniej, a więc tak naprawdę powinien pan się zmieścić w tych kwotach, w których pan operował w 2021 roku. Tego w 2022 budżet był większy, czyli tak naprawdę nie było tak jakby wyciętego tego etatu z funduszów. I teraz na ten rok znowu, nie dość, że jest zwiększony budżet w porównaniu do zeszłego roku, znowu wnioskuje pan o jeszcze większe pieniądze na etat po miesiącu. Także no, ja myślę, że 17 osób to naprawdę jest dużo. Jeżeli jest zatrudnionych w ośrodku i ta dodatkowa osoba, no dla mnie na dzień dzisiejszy to jest naprawdę takie niezasadne żądanie. Takie jest moje zdanie. Pani radna, budżet był wyższy, ale etatów było mniej, ponieważ były podwyżki przewidziane 10%, tak, dla każdego z pracowników. Więc automatycznie, jeżeli odejmiemy jeden etat, a podniesiemy 10% dla 17, więc wyjdzie wyższa kwota niż rok poprzedni. A jeżeli chodzi o liczbę pracowników, to proszę mi wierzyć, w sąsiednich miastach, gdzie są ośrodki sportu i rekreacji, jest znacznie więcej ludzi zatrudnionych. Dobrze. A jeszcze, jak wyglądała sytuacja w grudniu? Bo rozumiem, że ta sprzedaż biletów w 2022 roku była prowadzona, ja tak? Myślałem, czy... Sądziłem, że jakoś damy radę. Jednak sytuacja się rozwinęła. Pracownica, która pracuje na kasie fiskalnej, zaplanowany zabieg ma medyczny, będzie dłuższy czas na zwolnieniu lekarskim. I to mnie skłoniło do tego, że już teraz już naprawdę nie damy rady dwoma osobami trzech obiektów obsłużyć, tak? A zatrudnienie na miesiąc czy na dwa nie rozwiąże też tej sytuacji.
chodzi o to, żeby wrócić do normalności, do normalnego funkcjonowania, tak jak to funkcjonowaliśmy w 2021 roku. A nie próbowanie przesuwania osób z innych stanowisk na to, żeby załatać dziurę, bo brakuje godzin tak do wypełnienia etatu na obiekcie, tak? Proszę, pan sekretarz. Tak, no szkoły sobie radzą. Ja rozumiem, że można zastąpić nauczyciela, ale to na krótki okres, tak? Panie dyrektorze, ja mam do pana pytanie. Czy mógłby pan wymienić wszystkie obiekty, którymi się zajmuje BOSIR i co ewentualnie ma jeszcze na utrzymaniu dodatkowo? Stadion Miejski, 3 Orliki, Centrum Sportowo-Rekreacyjne, Jeziorko Miejskie, basen, hala sportowa. Siłownia na hali sportowej dodatkowo z 2 salami fitness i no w sezonie letnim lodowisko, tak, korty i sauna na Limanowskiego. Dobrze. Proszę bardzo, pan przewodniczący. Ja tylko, ponieważ pan sekretarz chciał, żeby pan przytoczył ilość obiektów obsługiwanych, to ja tylko przytoczę budżet 11,5 miliona w tej chwili na te obiekty. Proszę bardzo, pan przewodniczący, a później pani radna Adamczyk. Panie przewodniczący, szanowna rado, czy pan dyrektor by mógł powiedzieć, czy pan, składając wniosek do budżetu na 2020 rok, dostał tyle pieniędzy, co potrzebował, czy nie dostał pan tyle tych pieniędzy, które potrzebował, czy w ramach cięcia budżetu na 22, bo mówimy o 22, przepraszam, 22. Bo z tego, co wynika, to tak, ja myślę, że dlatego i pan się zwracał, i dyrektor Bartoszewskiego Domu Kultury wtedy też, w tamtym roku 2022 na jesieni, żeśmy i tu dodawali na co? Na płace, czyli że to, co dostał, nie było, bo może kosztem tego, że się, żeby spiąć budżet, się łatało, a potem musieliśmy dołożyć do tego, żeby w trakcie roku budżetowego, bo się sytuacja inaczej rozwinęła, a więc ja nie wiem, obiektów jest dużo i to naprawdę wiem, to są średnio chyba wychodzi dwie osoby na jeden obiekt, tak? Na zapewnienie funkcjonowania takiego obiektu. Dobrze, pani radna Adamczyk. Panie dyrektorze, ja mam proste pytanie. Czy instruktorzy pracujący właśnie na siłowni bądź na hali nie mogą obsłużyć kasy fiskalnej? Przecież tam są do wieczora. Przecież to jest bardzo prosta rzecz. Czy trzeba zatrudnić dodatkową osobę? Instruktorzy mają pod swoją opieką dwie sale fitness i siłownię. Jeżeli jeszcze mają sprzedawać bilety w tym czasie, a nie zajmować się, prowadzą zorganizowane zajęcia. Ale ja tam też ćwiczę i instruktorzy nie ćwiczą non-stop. W większości siedzą w pomieszczeniu. Ale mieszkańcy korzystają non-stop i cały czas kupują bilety wejściowe. Także no, nie mogą prowadzić zajęć dwugodzinnych, a w tym czasie nikt nie sprzedaje biletów. Czy to są narzędzia, maszyny, na które... Pani radna, proszę do mikrofonu, bo się raz nie nagra i prosiłbym o zgłaszanie się do dyskusji. Przepraszam, że tak weszłam w słowo, ale czy to chodzi tutaj o urządzenia, które są stałe i... Nie, no włączone jest. Czy tu chodzi o to, że instruktorzy są i nadzorują, jak uczestnicy, prawda, korzystają z urządzeń, instruują i potem, prawda, mogą sobie siąść, czy mają intensywny trening non-stop, bo w momencie, kiedy ja jedę na fitness i pani ze mną godzinę ćwiczy, ma 5 minut przerwy i za chwilę ma następną grupę, godzinę ćwiczy, no to wiadomo, że ta pani nie będzie miała możliwości podejść do kasy fiskalnej i sprzedawać tych biletów. Ale może jakoś tak rozgraniczyć tę pracę. Ja nie mówię, że to teraz na siłę, co chwilę będzie inny biegał instruktor, który będzie siedział przy tej kasie. Jakoś pomyśleć, bo ja nie po to powiedziałam, że w szkole, bo wiadomo, że za nauczyciela trzeba mieć zastępstwo, ale ja myślę o obsłudze. Często w szkołach jest tak, że wypada konserwator, wypada pani sprzątająca i to wypadają na długie zwolnienia. I szkoły muszą sobie radzić, nie szukają zastępstw dodatkowych etatów, o tak powiem. Pan sekretarz, a później pani przewodnicząca. Szanowni państwo, z tego, co mi tu już wiadomo, i stowarzyszenia narzekają na brak obsługi na halach, na obiektach sportowych BOSIR-u, te osoby są po prostu no, w tej chwili niezbędne. Coraz więcej, jak państwo wiecie,
coraz więcej imprez odbywa się na hali sportowej. Później tym ludziom trzeba dać nadgodziny, czas wolny, a większość imprez odbywa się w soboty i niedzielę. Dlatego, żeby obsłużyć coraz większą ilość imprez nieorganizowanych tylko przez miasto, gdzie tam ewentualnie niewielki jest nasz wkład, a organizowane są przez stowarzyszenia, turnieje, rozgrywki i inne rzeczy, ale pracownicy muszą być na hali. Jeden pracownik do sprzątania, odkurzania i wyprowadzania i wszystkich innych rzeczy to jest troszeczkę za mało, bo ten czas trzeba po prostu podzielić na 12 godzin od otwarcia hali. Żeby hala normalnie funkcjonowała 12 godzin, to przynajmniej trzech pracowników musi być non-stop. To nie jest tak, że przyjdzie jeden, załatwi wszystko, pójdzie, zamknie i zostawi wszystkich ludzi. Czy na siłowniach będzie patrzył, poćwiczy ktoś, a ktoś, niech daj Boże, ulegnie wypadkowi, trzeba udzielić pierwszej pomocy, bo to różnie bywa. Dobrze jest dobrze, ale jakiś nadzór nad tym wszystkim, mimo wszystko pracownika odpowiedzialnego, z ramienia musi być. Też chodzi o ubezpieczenie, odszkodowanie, później inne całe postępowanie z tym związane. To nie jest takie, że może zostawiamy kogoś i po prostu idziemy. I tu bym prosił też pana skarbnika o te 11 800 000 wyjaśnień. To znaczy tam małe sprostowanie, bo to poszło w eter, 11 milionów to jest na całą jakby działkę sportu, tak? A w tym jest 8 milionów stadion. Na sam Bocir to jest 2 miliony 503 dokładnie 0,40 zł. Dziękuję. Dobrze, pani przewodnicząca, proszę. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja mam takie pytanie, bo już z panem dyrektorem na komisji rozmawialiśmy. No ja zgodzę się z panem sekretarzem, że infrastruktura sportowa w naszym mieście jest bogata, życie sportowe wre. Ale czy wszyscy pracownicy zatrudnieni w Bartoszyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji są tak bardzo dociążeni? Czy pan dyrektor byłby uprzejmy wymienić funkcyjnie osoby, które tam pracują? Funkcyjnie. I czy wszyscy rzeczywiście, bo ja rozumiem, pan instruktor, który ma nadzór nad siłownią, rzeczywiście nie powinien się, że tak powiem, rozkładać na czynniki pierwsze i iść gdzieś, ponieważ musi sprawować ten nadzór ze względu na bezpieczeństwo. Ale czy funkcyjnie pan dyrektor może powiedzieć, kto ewentualnie jest na tyle dociążony, że nie może, nie wiem, skupić się tam tą małą chwilę na obsłudze kasy fiskalnej? Dziękuję. Czy pani radna, momencik jeszcze, pani radna chciała zabrać głos? Pani Adamczyk jeszcze, bo się zgłaszała. Tak, właściwie Katarzyna uprzedziła mnie, ponieważ pan dyrektor mówił o zatrudnieniu dwóch menadżerów i właśnie chciałam zapytać, jaki jest ich zakres obowiązków. Proszę, panie dyrektorze. Więc menadżerowie są od organizowania, przeprowadzania imprez sportowych, tak? Ja oczywiście mogę wysłać menadżera na pół godziny, na godzinę na siłownię, ale nie na cały dzień. Ludzie przychodzą cały dzień na siłownię. Tam musi być stale osoba, która stale sprzedaje bilety. Czy jest pan w stanie odpowiedzieć na pytanie, panie przewodniczący, odnośnie struktury organizacyjnej? Tak, chyba tak, oczywiście. Czterech konserwatorów na hali i dwie panie sprzątające, obsługa sekretariatu, dwóch menadżerów sportu, dwie panie sprzedające na centrum i trzech konserwatorów na wszystkie obiekty, można tak powiedzieć, tak? Bo obsługują wszystkie obiekty. Dobrze, czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pani Zabłocka. Panie dyrektorze, bo mnie to bardzo zaintrygowało. Dwóch menadżerów zajmuje się organizacją imprez? Tak. To przepraszam, ile imprez jest w miesiącu takich, które trzeba zorganizować? Bo ja nie mówię tych, które stowarzyszenia organizują, wynajmują od was sale. Ile jest imprez w miesiącu? Z tego, co pamiętam... Stricte bosirowskich. Proszę nie mówić o takich, które są gdzieś tam z zewnątrz, sala jest wynajmowana. Jeżeli sala jest wynajmowana, my obsługujemy sprzęt na przykład, tak? Ale wtedy menadżer nie ma praktycznie naprawdę nic do roboty, tak? My przeprowadzamy około 240 imprez w ciągu roku. Czyli wychodzi mniej więcej ile? Dwie dziennie, tak? Ale to są 240 imprez rocznie, tak. I czyli codziennie jest, co drugi dzień jest impreza? I jak pan rozumie imprezę? O tak zapytam.
Są to rozgrywki ligowe, są to zajęcia sportowo-rekreacyjne, są to... To nie są imprezy, proszę panie dyrektorze. Ale menadżerowie sportu są zaangażowani w realizację tych... No i dwóch menadżerów, panie dyrektorze. Tak, dwóch. To nie wiem, są firmy, które są ogromne, mają bardzo dużo ludzi pod sobą i jest jeden menadżer, który zajmuje się tak naprawdę wszystkim, całą logistyką danej firmy. A u nas 17 pracowników i dwóch menadżerów, którzy robią naprawdę tą samą robotę? Nie, są, mają podzielone obowiązki. Jest... No ale organizacja imprez to co? Jeden załatwia nagłośnienie, a drugi załatwia catering, no bo ja nie bardzo rozumiem jak podzielone. No okej, ale to nie są imprezy rangi jakiejś, nie wiem, ogólnopolskiej. Są. Gdzie, no ale ile? No panie dyrektorze, no nie czarujmy się, 2-3 w roku, tak? Są rangi ogólnopolskiej. No i to nie są jakieś, które są potrzebne dwóch ludzi do tego, żeby spiąć daną imprezę. Przygotowanie takiej dużej imprezy, rangi mistrzowskiej, nawet wojewódzkiej, czyli już mówimy ogólnopolskiej, to nie jest tydzień pracy, dwa dni pracy, to są miesiące pracy na przygotowanie, dopracowanie logistycznie całej imprezy, żeby wszystko grało. Ja to wszystko rozumiem. Ja z tym się zgadzam, panie dyrektorze. Tylko to są dwie osoby, a to tak naprawdę jedna osoba spokojnie może spinać, tym bardziej, że jeżeli robicie imprezę ogólnopolską, to wszyscy się spinają, nie tylko menadżerowie, bo tak jest w każdej instytucji, że jak mamy coś bardzo ważnego, to spinamy się wszyscy, a więc wszyscy pracujemy na to. I tutaj to ja, jeżeli jest dwóch menadżerów, którzy robią naprawdę dokładnie to samo, mimo że pan twierdzi, że mają podzielone, okej, ale pracują nad tym samym, czyli tak naprawdę są do organizowania imprez, no to myślę, że jedna osoba spokojnie może w międzyczasie sprzedawać, że tak powiem, podejść do kasy i sprzedać bilet, bo naprawdę nie mają 8 godzin we dwóch, co każdego dnia robić. Dobrze, proszę bardzo, pan sekretarz. Panie przewodniczący, szanowna rado, szanowni mieszkańcy. Z tego co widzę, to tutaj jest po prostu niezrozumienie. I tu duże niezrozumienie, gdyż określeniem impreza to jest wydarzenie na hali sportowej. Czyli ktoś przychodzi, nie mówimy o imprezach stricte organizowanych, że hala się zamyka i jest to wyłączna impreza sportowa przez tydzień, dwa, czy sobota, niedziela, zamknięte do użytku. Te 18 osób jest potrzebne do obsługi codziennej tych obiektów. I tu nie ma, moim zdaniem, nie ma co za wiele dyskutować, czy to jest menadżer, czy nie menadżer. Tak samo jak w urzędzie są inspektorzy, podinspektorzy, referenci. Każda osoba ma niby inne zadania, ale te zadania się nakładają ze sobą też, bo też musi następować w zakładzie pracy zastępstwo. Mówienie o menadżerze w zakładzie pracy to jest całkiem inna bajka niż menadżer sportu w Bartoszewskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. To są całkiem inne rzeczy. Menadżer zarządza ludźmi, a tych ludzi po prostu w tej chwili brakuje. Połowa ludzi w tej chwili to, tak jak państwo słyszeli, to są konserwatorzy, osoby opiekujące się innymi rzeczami, odpowiedzialne za funkcjonowanie działalności sprzętu. I też są to osoby wymieniane i też są na hali sportowej, obsługują ich, są na stadionie i na basenie. No po prostu, szczerze mówiąc, żeby tak sobie państwo teraz podzielcie te 18 osób na 5 czy 6 obiektów, no to wychodzi tam 3 osoby na obiekt. Na 12 godzin pracy to jedna osoba musiała po prostu, jedna osoba musi być non-stop. Non-stop, bo musiała 12 godzin pracować, ale to po prostu nie o to chodzi, bo każdy ma inne zadania. Czyli te 3 osoby na obiekt to jest po prostu, moim zdaniem, to jest po prostu niezbędne minimum w tej chwili. I że ktoś odszedł emeryturę i pewne rzeczy, środki są, to trzeba to usiąść dokładnie przeliczyć, ale w tej chwili ten etat jest po prostu bosierze niezbędny. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Radny Kopczyński. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja tu widzę, tu kruszymy kopię. Ja może inne rozwiązanie zaproponuję. Jest 21 radnych. Jeżeli nie chcemy dać tych 44 tysięcy, wystarczy jeden dzień w tygodniu, każdy radny poświęci, pójdzie, posiedzi i zobaczy, ile jest pracy.
I dziękuję. I wnoszę wniosek formalny o zakończenie tej dyskusji, bo to będziemy bili i bili. Przy odpowiedzi. Zgadzam się z wypowiedzią pana radnego Kapuścińskiego, ponieważ jeszcze w mieście funkcjonuje kultura. Tam mamy, nie wiem, czy jest w ogóle 5 etatów, a jest organizowanych mnóstwo wydarzeń o charakterze kulturalnym. Tylko sobie siedzimy cicho, więc tutaj akurat to ad vocem było do pana Karola Kapuścińskiego, żeby odnośnie radnych, nie całej sytuacji, żeby nie została źle zrozumiana. Dziękuję. Dziękuję. Był wniosek, ale widzę, że powinniśmy, proponuję, żebyśmy nie głosowali tego wniosku formalnego. Wydaje się, że już rozstrzygniemy to w głosowaniu. Na tyle mamy wiedzę, tak z jednej, jak i z drugiej strony, że to nie sprawi nam trudności. Wrócę do wniosku pani formalnego, tak to pani określa, pani przewodnicząca, ale myślę, że nie będziemy go głosować. Oczywistym jest, że ten w uzasadnieniu, ten punkt 5, będziemy głosować oddzielnie. Jeśli taka zgoda jest Rady, to tak zrobimy. Za chwilę poddam pod głosowanie właśnie ten punkt, o którym tak długo dyskutowaliśmy. Tylko proszę teraz o uwagę, bo zapytam za chwilę Państwa o to, kto jest za wnioskiem komisji. Komisja wnioskuje, żeby tych środków nie przyznawać. Jeśli ktoś będzie głosował za wnioskiem komisji, to wiadomym jest, że rada, że ten radny jest przeciwny temu wnioskowi, żeby te środki przeznaczyć na wynagrodzenia na etat dla Bartoszyckiego Sportu i Rekreacji. Kto będzie przeciwny temu wnioskowi, to będzie za tym, żeby te środki przekazać. Czy to jest jasne? Dobrze, wobec tego przegłosujemy najpierw wniosek komisji. Kto z pań i panów radnych jest za wnioskiem komisji, proszę, dotyczącego działu 926, rozdział 92604 o zwiększenie 44 780 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie pracownika. Kto jest za wnioskiem komisji, czyli żeby tych środków nie przyznawać? Kto jest za wnioskiem komisji? Komisja była przeciw. Komisja była. I mówię za wnioskiem komisji. Jeśli ktoś się pomylił, to zrobimy jeszcze raz. Właśnie dlatego prosiłem o uwagę. Będziemy głosować wniosek komisji. Kto jest za wnioskiem komisji, z czego będzie wynikało, że tych środków nie przyznajemy? Bo wniosek komisji jest taki, żeby tych środków nie przyznawać. Głosujemy teraz wniosek komisji, później będziemy głosować całą uchwałę. Zgadzam się. Poddałem pod głosowanie, proszę Państwa. Wniosek komisji poddałem pod głosowanie. Kto jest za wnioskiem komisji, ten jest przeciwny przyznaniu tych środków. Kto jeszcze nie oddał głosu? Wszyscy oddali głosy, dobrze. 7 za, 7 przeciw, 5 przeciw, 7 wstrzymujących. Czyli wniosek komisji uzyskał aprobatę Rady Miasta, tym samym nie zostały te środki zwiększone. Kwota 44 780 zł nie została zwiększona na zatrudnienie pracownika jako pracownika kasy fiskalnej w Bartoszyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Tak jest wynik głosowania. Podaję jeszcze raz. 7 za wnioskiem, 5 przeciw, 7 radnych wstrzymało się od głosu. Przystępujemy teraz, proszę Państwa, przystępujemy do głosowania całości uchwały, projektu uchwały w sprawie zmian budżetu. Jest to projekt oznaczony numerem 1/63. Kto jest za, przeciw lub się wstrzymuje, proszę o głosowanie teraz. Osiemnaście za, jedna osoba wstrzymująca się. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Punkt 5b porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2023-2036. Projekt oznaczony numerem 2/63. Również poproszę panią Lucynę Jędryczkę o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Programowej i Budżetu w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce na lata 2023-2036.
2036 jest pozytywna. Zmiany wynikają z zmian przyjętych w budżecie. Dziękuję. Dziękuję. Oczywiście będzie ta wieloletnia prognoza zmieniona w związku z głosowaniem, jakie przed chwilą się odbyło. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały oznaczony numerem 2/63 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Bartoszyce. Kto jest za, przeciw lub się wstrzymuje, proszę o głosowanie teraz. Jednogłośnie, tak? Tak. Stwierdzam, że projekt uchwały został podjęty jednogłośnie. Punkt 5c porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Bartoszyce do roku 2030. Projekt oznaczony numerem 3/63. Poproszę panią Ewę Kapustą, przewodniczącą Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny, o opinię na temat projektu uchwały. Strategia, która została przedstawiona nam, wynika, jest kontynuacją dokumentu, który obowiązywał w latach 2016-2022 i przedstawia aktualną diagnozę sytuacji naszego miasta, prognozowane zmiany, cele, kierunki, wskaźniki projektowych, zmian oraz informacje na temat wdrażania właśnie dokumentu, jakim jest Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bartoszyce do roku 2030. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 5d porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2023. Teleopieka dla seniora. Jest to projekt oznaczony numerem 4/63. Również poproszę panią Ewę o opinię. To jest również kontynuacja dotychczasowego programu, który funkcjonuje w naszym Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dla osób powyżej 65 roku życia. Ten projekt może być kontynuowany ze względu na wdrożony program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023 i również komisja go zaopiniowała pozytywnie. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 4/63? Proszę o głosowanie teraz. Przeciw lub się wstrzymuje? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 5e porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/13/2018 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywienia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Jest to projekt oznaczony numerem 5/63. Również poproszę panią przewodniczącą o opinię na temat projektu uchwały. Projekt ten też jest, ten wynika z wieloletniego rządowego programu Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023 i w oparciu o tę uchwałę będzie przyznawana pomoc w formie pieniężnej. Komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Czy są ktoś z państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Jednogłośnie. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 5f porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3/14/2018 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w Szkole i w Domu na lata 2019-2023. Jest to projekt oznaczony numerem 6/63. Również poproszę panią przewodniczącą o opinię na temat projektu uchwały.
Tutaj również komisja zaopiniowała pozytywnie. Uchwała ta będzie dotyczyła konkretnie pomocy w formie rzeczowej. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Jeśli nie, głosujemy. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Pani Ewa nie głosowała. Działa, tylko za późno pani wcisnęła. Punkt 5G porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 12/81/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych. Projekt oznaczony numerem 7/63. Poproszę panią przewodniczącą o opinię na temat projektu uchwały. Komisja również zaopiniowała pozytywnie. Projekt uchwały zakłada on niewielki spadek z kwoty 64 zł na 63. Wynika to ze zwiększenia około 20% przy 8% wzroście kosztów utrzymania placówki ilości noclegów. Opinia pozytywna. Pozytywna, tak. Kto z Państwa chciałby zabrać głos na ten projekt uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 5H porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 12/84/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Projekt oznaczony numerem 8/63. Proszę panie Ewo, opinię na temat projektu uchwały. Tutaj ten projekt jest ściśle związany z projektami, które przed chwilą żeśmy przyjęli, 4., 5. i 6. i również go komisja zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeśli nie, głosujemy. Kto z Pań i Panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 5i porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Miejską Bartoszyce części zadań zarządcy dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta oraz autopoprawkę do projektu uchwały otrzymali Panie i Panowie Radni. Projekt oznaczony numerem 9/63. Poproszę Panią Ewę Pisarską, Przewodniczącą Komisji Gospodarki Miejskiej o opinię na temat projektu uchwały. Komisja po wprowadzeniu poprawek w paragrafie pierwszym, którą autopoprawkę otrzymali do projektu wszyscy radni. Autopoprawka zmieniony został paragraf pierwszy i w uzasadnieniu zwiększono kwoty do 64 tysięcy zł. Komisja projekt uchwały opiniuje jednogłośnie pozytywnie. I zaraz, bo nie, pan przewodniczący mnie nie widzi, ja proszę o 15-minutową przerwę. To jest wniosek formalny po głosowaniu. Dziękuję. Okej. Proszę Państwa, czy chcą Państwo zabrać głos na temat projektu uchwały? Rozumiem, że przyjmujemy projekt uchwały wraz z autopoprawką. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały wraz z autopoprawką? Proszę o głosowanie teraz. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Ogłaszam 15 minut przerwy do godziny 13. Jesteśmy w punkcie 5.J porządku obrad. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Miejskiej Bartoszyce oraz autopoprawkę do projektu uchwały otrzymali Panie i Panowie Radni. Jest to projekt oznaczony numerem 10/63. Poproszę Panią Ewę Pisarską, Przewodniczącą Komisji, o opinię na temat projektu uchwały. Opinia Komisji Gospodarki Miejskiej w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Miejskiej Bartoszyce, projekt 10/63. Komisja Gospodarki Miejskiej w sprawie ustalenia stawek spotykała się wielokrotnie. Po rozstrzygnięciu nadzorczym wojewody warmińsko-mazurskiego w sprawie uchwały z dnia 29 września 2022 roku wszelkie koszta wynikające z utrzymania cmentarza wkalkulowano w opłaty w tabeli. W wyniku wprowadzonych poprawek powstały stawki,
które w opinii komisji były nie do zaakceptowania. Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały przedłożony Wysokiej Radzie pod obrady 28 grudnia 2022 roku. A burmistrz złożył propozycję zdjęcia spod obrad wyżej wymienionej uchwały. W wyniku głosowania projekt uchwały wrócił do ponownego rozpatrzenia przez komisję. Zwrócono się z pismem do urzędu o przygotowanie zestawień kosztów i przychodów z tytułu utrzymania cmentarzy w mieście Bartoszyce z rozbiciem na lata oraz rodzaj ponoszonych kosztów i wpływów. Z tym pismem zapoznali się wszyscy radni, uczestnicy, członkowie komisji. Z zestawienia wynika między innymi, że koszty utrzymania cmentarzy w 2022 roku wynosił 481 142,64 zł, a przychody z opłat cmentarnych za 2022 rok wyniosły 200 604,20 groszy. Za odpady z cmentarza komunalnego w 2022 roku przy ulicy Leśnej zapłaciliśmy 138 770 zł, a przy ulicy Kętrzyńskiej 137 100,85 zł. Z budżetu miasta dopłaciliśmy 280 538,44 zł. Dodatkowo w 2023 roku ze względu na kończące się miejsca zaplanowaliśmy inwestycje o wartości 2,2 miliony złotych na utworzenie nowych kwater. Komisja po raz kolejny w tej sprawie spotkała się dnia 11 stycznia 2023 roku. W spotkaniu oprócz radnych uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta. Każdy z obecnych na spotkaniu radnych zadawał pytania, formułował wnioski i przedstawiał swoje stanowisko. Argumenty radnych to między innymi: cmentarz to nie biznes, nie musi się bilansować. Nie można wszystkimi kosztami eksploatacyjnymi obarczać osób, które w danym momencie straciły bliskich lub planują pochówek. Jeśli opłata za wywóz śmieci stanowi większość opłat eksploatacyjnych, należy poczynić wszelkie możliwe starania, aby je ograniczyć. Cmentarz to zadanie własne gminy i nie może być źródłem łatania dziur w budżecie. Przepraszam, ale muszę popić. Oczywiście były też i inne argumenty, było bardzo dużo pytań, ale po kolei wysłuchiwaliśmy obecnych na spotkaniu radnych. To były argumenty radnych, takie wysuptane. A argumenty przedstawicieli Urzędu Miasta to między innymi: utrzymanie cmentarza jest coraz większym wydatkiem w budżecie i należy go zminimalizować. Ponoszone są ogromne koszta związane z przygotowaniem nowych miejsc na pochówek i wywozem nieczystości. Teren do utrzymania jest coraz większy, a to generuje większe koszta, bo na przykład jest więcej grobów, więcej alejek, więcej śmieci i tak dalej. Ceny za wykupienie miejsca na cmentarzu są niższe niż w innych miastach i ich sprzedaż rośnie, a nam teren na pochówek maleje. To są argumenty przedstawicieli Urzędu Miasta, tak w pigułce. Na tym spotkaniu wypracowaliśmy stanowisko. Kulturowo będzie to bardzo trudne, ale należy prowadzić działania zmierzające do zmniejszania kosztów eksploatacyjnych, w tym przede wszystkim zmniejszające ilość produkowanych śmieci. Komisja na tym spotkaniu wypracowała również stawki opłat do uchwały. Zaproponowane stawki wynikają z podziału kosztów eksploatacyjnych w wysokości 50% budżet miasta i 50% osoba wnosząca opłatę cmentarną. I tak ustalono stawki w tabeli. To są te stawki, które Państwo teraz macie w uchwale, za wyjątkiem pozycji 10. Pozycja pierwsza pozostała bez zmian i ustala się na 260 zł brutto. Pozycja druga, 16, ja co powiedziałam? Oj, przepraszam, bardzo przepraszam, bo się bardzo skupiam. Pozycja druga zmniejszono do 614 brutto. Pozycja 3 zmniejszono do 1020 brutto. Pozycja 4 i pozycja 5 pozostała bez zmian i wynosi 2160 zł brutto oraz 3564 zł brutto.
Pozycję 6 zmniejszono do 614 zł. Pozycja 7 jest nową pozycją i pozostała w zaproponowanej przez Urząd Miasta wartości, czyli 3996 zł brutto za niszę. Sformułowanie nisza oznacza, że z wyjaśnień na komisji oznacza, że jak kupuje się tą niszę, to 4 urny można tam pochować i jest to ta stawka, bo tak to miejsce. Także budziło to wiele wątpliwości, tak jak mówiłam wcześniej, wiele wątpliwości i żal jest, że nie mamy akurat w tym kolumbarium na przykład miejsc pojedynczych i niższej stawki za wykup. Pozycję 8 zmniejszono do 880 zł. Pozycję 9 zmniejszono do 1760 zł. Pozycję 10 zmniejszono do 880 zł. Mówię, że zmniejszono na podstawie tej, którą mieliśmy projektu, tak? Tego projektu grudniowego, nie? Zwiększono gdzie? Nie, zwiększono, bo 5 zł. Nie, to jest. Oj, przepraszam. To w sumie nie wiem. Dobrze, to powiem, ustalono na kwotę 1760 zł. Pozycję 10 było, no, zmniejszono do 880 zł. I to jest ten punkt, który zakładam, że jest błędem po prostu przy przepisywaniu. Ma być 8, komisja wypracowała, że ma być 880. Tak. Pozycję 11 zmniejszono do 1760, to w takim wypadku będzie ustalono na 1760. Pozycję 12, pozycja 12 pozostaje bez zmian. Pozycję 13 zmniejszono do 480 zł. Pozycję 14 zmniejszono do 720 zł. Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowane stawki brutto i po raz kolejny spotkaliśmy się dnia 25 stycznia i podtrzymaliśmy ustalone wcześniej stawki. W związku z tym, że pojawiło się jeszcze szereg dodatkowych pytań dotyczących na przykład sposobu pobierania opłat za to, że kogoś dodatkowo można tam dochować. Szukałam słowa dochować. I w związku z nieskutecznym systemem ręcznego sprawdzania zapłaty za przedłużenie miejsca, radni zaproponowali zakup systemu albo programu informatycznego umożliwiającego sprawniejsze pobieranie opłat za wznowienie za kolejne lata. Dlaczego? Ponieważ na dzień dzisiejszy, jeżeli osoba może dowiedzieć się o tym, że nie zapłaciła za grób tylko wtedy, kiedy dostanie taką karteczkę na grobie, bo nie ma żadnej prowadzonej ewidencji, nie ma wysyłanych pism o tym, że na przykład mija termin albo że ktoś zalega z płatnościami, o tym fakcie dowiaduje się wyłącznie wtedy, kiedy przyjdzie na przykład na cmentarz i tam zastanie karteczkę. Albo odwiedza groby, tak? Albo i nie zastanie tej karteczki. Dlatego uznaliśmy, że zasadne jest, aby zająć się tym, żeby kupić taki system i żeby była możliwość na przykład dokonywania opłaty nawet z innego miejsca poprzez kliknięcie w system, zobaczenie do kiedy jest i tak dalej. Obiecano, że tym tematem się zajmie. Ustaliliśmy również takie rozwiązanie, aby w momencie, gdy jest planowana inwestycja, duża inwestycja, aby zaplanować też takie rozmieszczenie i taki sposób chowania zmarłych w tak zwanym potocznie stylu amerykańskim, gdzie można będzie na mniejszym terenie pochować więcej osób i będzie mniejszy też kłopot z utrzymaniem tych nagrobków, gdyż jakby nie patrzeć, będzie tylko tablica i tak dalej.
Na spotkaniu obecny był burmistrz Piotr Petrykowski i pozytywnie odniósł się do wniosków komisji i zadeklarował monitorowanie wyżej wniesionych uwag. I na tej komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały w stawkach brutto, które Państwu teraz przeczytałam. W przerwie zadano mi pytanie, którego jako komisja nie rozpatrywaliśmy. Uważam, że należy na to rzeczywiście zwrócić uwagę, ponieważ jeśli mamy coraz mniej miejsc, a to generuje większe koszta związane z inwestycją, czy nie należy wzorem innych miast, nie wiem, którego miasta tutaj radny Lidziński zwrócił słuszną uwagę, i tu moje pytanie jeszcze zanim zaczniemy to, nadamy temu tok. Czy istnieje możliwość w ogóle wyrzucenia rodzaju opłaty jak rezerwacja miejsca do pochówku wszędzie, gdzie jest napisane słowo rezerwacja, czyli 8, 9, 10 i 11, ponieważ jak mówił pan radny Lidziński, chyba też pani Elżbieta Zabłocka, w którymś mieście, w Szczytnie, tak? W Szczytnie nie ma takiej opłaty. Czy w ogóle jest to możliwe? Bo to jak gdyby byłoby trochę, no, wydaje mi się, że zasadne. Także, a wracając do projektu uchwały, to na tamten czas, bo teraz zacząłem się zastanawiać nad te 8, 9, 10 i 11 i nie poprosić później o przerwę, to właśnie, to nad tym należałoby się w tej chwili zastanowić, a w poprzednim planie komisja zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pani radna Elżbieta Zabłocka. Znaczy, ja akurat nie szłabym może aż tak daleko, żeby wykreślać te punkty z tego względu, że sam fakt, że jeżeli ktoś chowa swojego zmarłego i chciałby mieć dla rodziny blisko zmarłego miejsce, to dobrze by było to miejsce po prostu sobie zarezerwować i wtedy cała rodzina jest w jednym miejscu. Ale chciałabym się dowiedzieć, skąd się wzięła tak ogromny wzrost stawek właśnie w tych punktach. Ponieważ we wrześniu w uchwale, którą podejmowaliśmy, tam było 405 zł i 675 zł i to było zamiennie. Jeżeli nawet, co też jest troszeczkę dziwne, dołożymy do tego opłatę eksploatacyjną, gdzie proszę Państwa, jeżeli ktoś rezerwuje sobie miejsce, to ani nie wyrzuca śmieci, bo z tych śmieci nie ma, sprząta, utrzymuje to swoje rezerwowane miejsce, a więc tak naprawdę eksploatacja w tym, za ten pochówek, za tę rezerwację jest praktycznie zerowa. To chciałabym się dowiedzieć, nawet jeżeli już byśmy dołożyli tutaj opłatę eksploatacyjną i ja już dołożyłam nawet za postawienie nagrobka, bo jeżeli w ciągu tych 20 lat ktoś umrze, no to stawia nagrobek i tą opłatę eksploatacyjną jednak będzie musiał ponosić, to wychodzi 1000 zł, 1095. To skąd jest 1760 zł zaproponowane przez komisję i 880 zł, kiedy było 405 zł, no to tutaj akurat w tym miejscu wychodzi 663 zł 70 groszy. To skąd tak ogromny wzrost na tych punktach? Nie wiem, czy my uważamy, że w Bartoszycach są sami bogaci ludzie, czy po prostu ta uchwała ma być dla tych ludzi, których będzie na to stać. No bo tak naprawdę, no naprawdę w Bartoszycach nie ma bogaczy, że tak powiem. Każdy, wiadomo jakie są zarobki, średnia zarobków w Bartoszycach, a więc skąd, chciałabym uzasadnienie, skąd taki wzrost tutaj w tym właśnie, bo pozostałe kwoty, które są do przyjęcia, bo rzeczywiście są to kwoty, które w połowie eksploatacji ponosi miasto, w połowie eksploatacji ponosi, że tak powiem, petent. Natomiast w tych czterech punktach dla mnie wzrost jest nie do przyjęcia. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Lidziński. Nie będę powielał pytań, ale
chciałem dowiedzieć się, jak bardzo wzrosły koszty od września 2022 roku za utrzymanie cmentarza, ponieważ na poprzedniej sesji w grudniu mieliśmy informację, że kwota wzrosła dlatego, że wojewoda uchylił pewne punkty, nakazał włożenie tych opłat do opłat istniejących i tak opłata eksploatacyjna czy zezwolenie na postawienie nagrobka zostały włączone do tych kwot obowiązujących i dlatego te kwoty wzrosły. Ale nawet sumując tamtą uchwałę wrześniową, 29 września, kwoty wszystkie z wszystkich tabel wynosiły w granicach 15, może troszeczkę więcej, tysięcy złotych. W autopoprawce mamy kwotę prawie 19 tysięcy złotych, więc koszty nie zostały w 100% przeniesione do tych kosztów obowiązujących, tylko zostały zwiększone. Rozumiem, że to wynika z utrzymania cmentarzy. Jak bardzo wzrosło utrzymanie cmentarzy w ciągu 4 miesięcy? I proponując teraz taki projekt i zapis, który mówi, że rezerwacje na 20 lat grobu podwójnego czy pojedynczego, mamy wzrost w jednym punkcie o 160 ponad procent kwoty, a w drugim ponad 100%, 117%. Z czego to wynika, że akurat w tych punktach zostało to tak przeniesione i tak wniesione i są to chyba najwyższe stawki w województwie, ponieważ w Kętrzynie sprawdzałem, kwota rezerwacji miejsca w grobie podwójnym wynosi 1240 zł, pojedynczego na 20 lat 500 zł, w Lidzbarku Warmińskim 1260 podwójny, 630 pojedynczy. Nasze kwoty są radykalnie odbiegają od tych kwot, które są tutaj obowiązujące w podobnej wielkości miastach. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Czy autor projektu uchwały odniesie się do tych spraw, które poruszanych w dyskusji? Tak, tak. Bardzo proszę, kierownik Wydziału Przygotowujący raz zespołem propozycję. Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W uzupełnieniu tej wypowiedzi pana radnego Lidzińskiego dotyczącego przykładowych opłat cmentarnych, tak umownie mówiąc, w innych miastach województwa, naszego województwa, powiem tylko, że tak, na przykład w Giżycku za grób pojedynczy jest to 400 zł, za grób po likwidacji jest to 1000 zł, natomiast rezerwacja grobu podwójnego to jest 3,5 tysiąca złotych. I to są ceny z 2020 roku. W Ostródzie z podobnego roku 2020 grób pojedynczy dla osoby dorosłej to jest 985 zł. Grób podwójny jest 2400 zł dla osoby dorosłej. To są takie wybrane, przykładowe, żeby porównać sobie, jakie są nasze tutaj stawki. Odpowiadając na pytanie związane z kosztami, te koszty zostały komisji podane za cały rok 2022. Trudno mi je wyszczególnić, jakie byłyby w ciągu 4 miesięcy, ale jeżeli biorąc proporcjonalnie, no to one tak, mówiąc uczciwie, są o wiele większe niż to, co mamy, brzydko mówiąc, z opłat, z przychodów za te usługi cmentarne, tak? Utrzymanie rezerwacji. Dlaczego ta rezerwacja jest taka wysoka? To też po części odpowiedź dla pana radnego Lidzińskiego, że chcemy jak gdyby ograniczyć ilość tych rezerwacji. Nie możemy zgodnie z naszym obowiązującym regulaminem ich w ogóle zlikwidować, natomiast ustalając tak wysokie opłaty, możemy ograniczyć ich po prostu nabywanie z tego powodu, żeby jak najwięcej miejsc zostało na pochówek, bo ten pochówek naturalny, który się odbywa, powiedzmy, na bieżąco, tak? Jest to taka i wyłącznie główna przyczyna tego tematu. Ale jak wzrosły te koszty eksploatacyjne w ciągu tych 4 miesięcy? Bo tego pan nie odpowiedział, a jakby przyczyna, tak jak słyszymy, przyczyna wzrostu jest inna niż nam podano, że to jest wzrost kosztów eksploatacyjnych i przeniesienie tych kosztów, które były uchylone przez wojewodę. To dotyczyło, drodzy państwo, wszystkich stawek poza rezerwacjami. Już na poprzedniej sesji mówiłem o tym samym i w tym samym kontekście, że dlatego te
koszty rezerwacji, te opłaty rezerwacyjne tak wzrastają, żeby ich nabywanie po prostu ograniczyć. A nie jest to jakiś, nie są to kwoty daleko odbiegające od tych, które już Państwu tutaj przedstawiłem. Tak? Pani radna ma do Pana pytanie. Pani radna Pisarska, proszę. Ja w odniesieniu tutaj też do swojego pytania, które zadałam wcześniej o rezerwacji miejsca do pochówku i te 8, 9, 10, 11 i do tego, co powiedziała pani Ela o tych osobach bliskich, że ich dochowuje do... I teraz tak, czy na przykład ktoś chce, bo może to jest po prostu zwykła kwestia zapisu, bo rzeczywiście z jednej strony jest problem taki, że brakuje nam miejsc i potrzebujemy dużo miejsc, dużo pieniędzy na to, żeby te miejsca stworzyć poprzez te działania inwestycyjne i najprawdopodobniej oprócz tych opłat, znaczy najprawdopodobniej, i oprócz tych opłat eksploatacyjnych być może jest to jakaś tam bariera, która została tutaj stworzona, żeby te osoby tutaj się z jednej strony nie pojawiały z zewnątrz, jak to było ostatnio powiedziane. Ale z drugiej strony, tu pani Ela ma rację, jeżeli chodzi o tą rezerwację miejsca do pochówku dla osób, które są osobami bliskimi i chciałyby leżeć obok drugiej osoby. Czy w takim wypadku istnieje możliwość zmiany zapisu i albo podziału tego, albo rezerwacja miejsca do, no nie wiem jak to nazwać fachowo, albo... No, nie wiem, czy rozumiecie mój tok myślenia. Ja chyba wiem, o co pani Ewie chodzi. Czy jest możliwość taka, żeby możliwość rezerwacji była tylko wówczas, jeżeli jest osoba pochowana i chce rodzina zarezerwować obok osoby pochowanej? Czy jest taka możliwość zapisu tego w regulaminie i tylko w takich sytuacjach możliwa rezerwacja? Wydaje się, drodzy Państwo, że jest to no jak gdyby ograniczony temat. Jest to niemożliwe z punktu widzenia choćby takiego, że cmentarz jest podzielony na groby pojedyncze, podwójne. Trudno byłoby, żeby tak to dopasować, że osoba bliska chce w podwójnym znajdować się razem. Wydaje mi się, że to tego się nie da przeskoczyć, bo no, rezerwacja to jest rezerwacja. Tak? Każdy ma prawo zarezerwować, natomiast czy to będzie w tym miejscu, czy w innym i dla kogo, to też nie jest istotne, bo o tym się jak gdyby... Takim argumentów się nie używa w ustawie, że dla bliskich osób można, bo takiego czegoś po prostu nie ma. Ja uważam, że to jest niemożliwe do działania. Ja bym jeszcze miała prośbę, przepraszam, żeby wyprzedzać, bo ja tego nie powiedziałam, ale widzę, że jest pan kierownik ZUK-u, ponieważ wyjaśniał nam dokładnie, jak wygląda proces wywozu tych nieczystości, jak bardzo stara się, żeby było ich coraz mniej i ograniczyć, żeby wszystkim mieszkańcom po prostu przyszedł i powiedział jeszcze raz. Bardzo proszę, panie Krzysztofie. Może chwileczkę, panie przewodnicząca, pozwoli, że ja będę prowadził sesję. Pan dyrektor, oczywiście oddam głos. Ale w tej chwili są jeszcze pytania i najprawdopodobniej do pana kierownika. Zatem zgłasza się pani Katarzyna Basak, pani przewodnicząca, proszę. Panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja mam takie pytanie, ponieważ trochę poczytałam też na temat rezerwacji miejsc pochówku, bo to reguluje nowa ustawa, która mówi o tak zwanym zbywalnym i majątkowym prawie do rezerwacji miejsc pochówku. I ustawodawca miał na myśli bardziej nie ubożejące społeczeństwo, tylko bardziej to, że my się tak bardziej komercyjnie, czyli to, że się jednak społeczeństwo bogaci, wzbogaca. I czy stawka powinna być uzależniona za rezerwację tych miejsc pochówku od kosztów eksploatacji i tej stawki, która poszła no, generalnie do góry, czy to powinno być uzależnione od parametrów przestrzenno-ludnościowych, bo Państwo podajecie tutaj przykłady Giżyc, i miast też ościennych, tak, o podobnych właśnie parametrach. I teraz właśnie pytanie, czy nie możemy zabronić rezerwacji tych miejsc, prawda? Bo ustawodawca no, po prostu no, nie pozwoli nam na to. Ale od czego tą stawkę uzależnić? Bo jakby internet huczy od dużej takiej rozpiętości tych stawek, od 1500 nawet do 18 tysięcy. Ja już teraz generalizuję w skali całego kraju. Dziękuję. Drodzy Państwo, no, to co powiedziałem wcześniej, rezerwacja jest możliwa dla każdego i dostępna dla każdego obywatela tego kraju, na każdym cmentarzu na terenie Polski. Każdy może sobie gdzie chce zarezerwować i żeby myśmy, no, oczywiście na cmentarzach komunalnych, bo tego dotyczy nasza ustawa, tak, a nie innych cmentarzy, czy wojennych, czy parafialnych. Natomiast tutaj odpowiadając pani
radnej. Powiem tak, że te stawki oczywiście są zróżnicowane i pani podała tutaj przykład. My nie uzależnimy każdej stawki, a szczególnie tej stawki dotyczącej rezerwacji, od ponoszonych kosztów. One są przyjęte, tak jak powiedzieliśmy państwu, dla tej zasady, żeby ograniczyć to nabycie tych miejsc i rezerwację tych miejsc, tak, w celu rezerwacji. Żeby udostępnić jak najwięcej miejsc osobom, które na bieżąco potrzebują tych miejsc, zwłaszcza, że w kontekście tego, że ten cmentarz ma taką pojemność, jaką ma, i żeby maksymalnie wykorzystać tą naszą powierzchnię. Dlatego też jest między innymi takie działanie. Pani radna Ewa Kapusto, później pan Karol Kapuściński, później pani Ewa. To już chyba raczej zostało wszystko wyjaśnione, ale tu jeszcze myślę, że wrócimy, bo tutaj pani Ewa mówiła właśnie wspomniała o tym właśnie czystości, znaczy to że to generuje koszty utrzymania. Wrócimy chyba znowu do problemu tych półek na cmentarzu dla te znicze, które by się przydały. Naprawdę. I trochę więcej, które miały być, trochę więcej koszy w innych miejscach, nie tylko przy bramach wyjściowych. Bo naprawdę to w jakiś sposób to też ułatwia życie wszystkim. No, nie powiem mieszkańcom cmentarza, tylko tym, co przychodzą na ten cmentarz. Pan Karol Pościński, proszę. Panie kierowniku, może panie burmistrzu, nie wiem, kto mi odpowie na to pytanie. W związku z tym, że te kwoty brutto są naprawdę wysokie, czy tak osoba chcąca zarezerwować miejsce musi je płacić w całości, czy może być to podzielone w jakiś sposób na jakieś transze, raty, czy w jakiś sposób może wnioskować o to, żeby to podzielić na 2, na 3, na 5, nie wiem. To znaczy, drodzy państwo, generalnie nie ma takiej możliwości, żeby to rozkładać na raty, ale w indywidualnych przypadkach, jeżeli ktoś będzie miał taką potrzebę, występuje z wnioskiem do burmistrza i myślę, że burmistrz nie odmówi, żeby rozłożyć tą opłatę na raty, tak? Dobrze. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Pani radna Elżbieta Zabłocka, później pan Miedziński. Czy to odwrotnie, to nie wiem, jak tam państwu wygodnie. Widzimy, że problem utrzymania cmentarzy jest bardzo szeroki i złożony. I może warto by było bardziej skupić się na tym, żeby sprawdzić, ile osób faktycznie zalega z takimi opłatami, o których mówiła pani Ewa, i postarać się wyegzekwować od tych osób wpłaty na. No więc właśnie, czyli zainwestować w ten system, aniżeli obciążać mieszkańców takimi wysokimi opłatami, szczególnie w przypadku rezerwacji. To moja wypowiedź będzie się pewnie wiązała z wypowiedzią pani Eli. Proszę pani Elo. Ja chciałam złożyć wniosek formalny. Ponieważ no, tak jak dyskutujemy wszyscy, te cztery pozycje są nie do zaakceptowania, to chciałam złożyć wniosek formalny, żeby od momentu rezerwacji w punkcie 8 zmienić kwotę na 600 zł, w punkcie 9 1200, w punkcie 10 brutto, mówię brutto, w punkcie 10 600 i w punkcie 11 1200. Myślę, że to będzie mniej więcej tak samo jak w naszych ościennych miastach i kwota, myślę, że o 500 zł mniejsza, będzie bardziej do przyjęcia dla naszych mieszkańców. Dziękuję. Dziękuję. To był wniosek merytoryczny oczywiście. I czy pan burmistrz możemy to potraktować jako autopoprawkę, czy też będziemy głosować jako radni, że tak powiem. Jako burmistrz radny. Wypracował formułę wspólną na komisji i moim zdaniem ona dzisiaj nas powinna w jakimś sensie też obowiązywać, patrząc na całą skalę sprawy. Oczywiście, że można podawać przykłady różnych miast, natomiast to, na co zwróciła uwagę też pani wiceprzewodnicząca Basak, że intencją ustawodawcy w przypadku rezerwacji też była kwestia takiego spojrzenia na sposób zagospodarowania tych cmentarzy i w przyszłości. I na to, o czym mówił tu kolega kierownik, jeśli chodzi o te bieżące pochówki. I na to chciałbym zwrócić także uwagę, dlatego też proszę nie traktować tego autopoprawki. Rozumiem, że to jest poprawka zgłoszona przez panią radną. Oczywiście. Rozumiem.
Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę, Pani Przewodnicząca. Ja bym jednak poprosiła o 15 minut przerwy, żebyśmy przedyskutowali te stawki z 10. Tak, ale słuchajcie, drodzy Państwo, ponieważ my na komisji tutaj... Oczywiście, że nie chciałabym, żeby mieszkańcy płacili więcej i to jest oczywiste, że nikt z nas nie zgadza się na to, żeby te stawki były wyższe. Ale też chciałabym zwrócić uwagę, żebyście Państwo mieli świadomość, że jeżeli te stawki w tej chwili, które zaproponowaliście, zaproponowała Pani Ela, przegłosujemy, to tak jak mówił na komisji skarbnik miasta Bartoszyce, będziemy mieli, po prostu będziemy musieli dołożyć z budżetu miasta. I tak jak wielokrotnie Pani Panialu martwiła się Pani o budżet przy innych sprawach, jak na przykład kultura, bo tak się odniosę, może trochę kąśliwie, przepraszam, nie chcę tu prowadzić bitwy, być może złe porównanie, okej. Ale jeżeli, ale musimy zdać sobie sprawę, bo na komisji mówiono też również, że tych miejsc jest coraz mniej. Koszty na inwestycje są 2,2 miliony złotych. Rezerwacja, tak jak mówił na ostatnim posiedzeniu sesji Rady Miasta, no może niezbyt trafnie, ale sformułował ten wniosek sekretarz miasta, mówiąc o tym, że rzeczywiście przez to, że mamy niskie stawki, to tych rezerwacji mamy coraz więcej, a cmentarz, jak mówiła wielokrotnie pani Krystyna Duda, nam się kurczy i należy o to zadbać. Pamiętam, że pani Duda przez no, już moją drugą kadencję bardzo wnikliwie ten problem starała się zasygnalizować na każdej komisji. Więc taki pchli targ z 880 do 600 to jest, jakby nie patrzeć, 300 zł do budżetu. Nie wiem, czy jest to dobre rozwiązanie, żebyśmy teraz akurat te stawki tak ad hoc przegłosowali. Po prostu nie jestem przekonana, stąd moja propozycja, żebyśmy sobie dali chwilę czasu, bo tak, no po prostu... Dobrze, propozycja słuszna. Każdy radny ma prawo wnieść prawo do zmiany w dyskusji. Prosi o pani Lucjana Jędryczka, prosi o głos. Pani Przewodnicząca, jeżeli mogę. Uczestniczyłam, ponieważ jako członek komisji uczestniczyłam w tych komisjach i mam, mogę wypowiedzieć swoje zdanie. Komisja wypracowała stawki i teraz już nie mamy o czym dyskutować. Przegłosujmy stawki komisji. Jest wniosek pani Eli i koniec. Co my będziemy robili przerwę i o czym my będziemy na tej przerwie dyskutowali? Ja byłam tyle razy, wypracowaliśmy już to... Przeczytała pani te stawki wypracowane przez komisję, więc nie widzę tutaj... Pani Elżbieta Zabłocka, proszę. Ja jeszcze tylko jedna taka uwaga. Proszę Państwa, my i tak nie przewidzimy, ile wpływa na utrzymanie cmentarzy, ile mamy dochodów. Bo to wszystko zależy od tego, ile osób umrze. No nie życzmy sobie, żeby to nam się bilansowało. Bo to naprawdę będzie, no dla nas to chyba już, nie wiem, katorga dla Bartoszyc, bo już po prostu nikt nie zostanie. Ale przede wszystkim, moim zdaniem, nie możemy utworzyć uchwały tylko dla ludzi bogatych w mieście. Bo dla mnie te 1700 zł to będzie możliwość rezerwacji, będzie tylko dla osób bogatszych, bardziej zamożnych. A myślę, że powinniśmy taką stawkę wypracować, żeby mogło to miejsce sobie zarezerwować i osoba ze średnimi dochodami, i osoba z wysokimi dochodami. Także 1760 zł, tak jak jest teraz, ja rozumiem, że to jest za podwójne miejsce, ja to wszystko rozumiem, ale to jest dalej 1760 zł, gdzie wznowienie na 20 lat jest 720 zł, a to jest to samo miejsce. To i tak, jeżeli będzie 1200 zł, to jest to zwiększenie o 500 zł. Także ja tym się kieruję, bo nigdy nam się nie zbilansuje, nigdy nam się nie zbilansuje cmentarz. Dobrze, będziemy kończyć. Wytrzymuj z tą przerwę. Chciałam wycofać swoją. Dobrze. Proszę Państwa, wydaje mi się, że tak poważna uchwała właśnie, jak szczególnie ustalanie stawek, tak wrażliwa uchwała powinna być właśnie wypracowana do bólu, że tak powiem, w różnych, przede wszystkim na komisjach. I teraz
No nie chcę tutaj być złośliwym, ale te zaproponowane stawki to są wzięte tak, że tak powiem, z palca ad hoc. Chyba wielu z nas ma taki trochę niesmak, niedosyt tego, bo, no bo jak mogą się radnie zachować, dlaczego pytanie nie 600, nie 880, ale 600 zł, a czemu nie 700 albo 650? Ja przynajmniej taki albo 500. Ja czuję takie właśnie taki niedosyt tutaj głosując, będę się wstrzymywał przed głosowaniem, gdyby dojdzie do głosowania zaproponowanych przez panią Ele stawek. Dlatego, że jeśli taki zamiar był, no przecież była komisja, która się zbierała, można było nawet zażądać i pewnie przewodnicząca by chętnie zebrała komisję nawet, no nie wiem, na dzień, na dwa przed sesją i o tych sprawach podyskutować, łącznie z burmistrzem czy zastępcą burmistrza, żeby te stawki były na jakieś miały podstawy. Tutaj wyliczone te stawki są co do 10 zł. Były one przez urząd, czy przez pracowników. Proszę mi pozwolić dokończyć. One są dopracowane do 10 zł, tak? A więc 1760, 880. My tutaj zaokrąglamy, tak, tu 10, tu 20 zł, ale przede wszystkim te kwoty, no w moim odczuciu, ja mówię o swoim przekonaniu co do tych propozycji. One mówią, dlaczego tyle, a nie tyle. No przynajmniej na pewno wielu z Państwa takie sobie pytanie zadaje. Niemniej, już Pani Krysiu oddaje głos. Proszę bardzo, Pani Krystyna Duda. Ja jestem zaskoczona głosem przewodniczącego, ponieważ jeśli komisja się spotykała i miała tyle okazji wypytać wszystkich, to odpowiedz mi jako przewodniczący rady, ile za te rezerwacje było proporcjonalnie dochodów, a ile z tytułu bieżącego chowania zmarłego. Nikt tego nie zbadał. Skąd tutaj rozpatrujemy stawki dotyczące rezerwacji miejsc, ale nikt nie wie, jaką one stanowią proporcję dochodów. I ty się zagalopowujesz, mówiąc, że komisja opracowała. A czy komisja zbadała, jakie są wpłaty ludzi, którzy w sąsiedztwie na przykład mojego rodzinnego jakiegoś grobu 40 lat nikt nie płaci i rozwalony pomnik stoi? I to trzeba wszystko zbadać, a nie mówisz nagle, że ad hoc stawki zostały. A kto zbadał, jaki jest wymóg od ludzi, którzy mają groby, a nie płacą? Nikt tego nie zbadał, bo żeśmy ustalili dawno temu na posiedzeniu komisji, że będą likwidowane po nałożeniu kartek, że proszę opłacić grupę, jeśli nie, to podlega likwidacji, to ci powtarzam jeszcze raz, że przy rodzinie mojej jest grób, który ma 40 lat gruz i nikt tego nie zabiera i nikt za to nie płaci. Więc nie mów tu o tym, że ad hoc. Po prostu uważam wniosek pani Eli za uzasadniony bardzo. Po prostu jako jestem przewodniczącym, ale jednocześnie jestem radnym, mogę swoje wątpliwości co do propozycji uzgodnić i im więcej dyskusji, tym chyba lepiej. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Ja tak do głosu pani Krystyny Dudy, którą bardzo cenię. Jej wrażliwość i wiedzę merytoryczną i doświadczenie, która jest swoistą mądrością. Ale szanowna pani, a czy wniosek pani Zabłockiej jest poparty jakimś wyliczeniem? Nie. Jest też interpolacją tego, jak jest w innych miastach. Więc z jednej strony podał kolega Sekita, że oto w Giżycku jest jaka kwota tej rezerwacji? A dlaczego nie mamy porównać Giżycka? Dlaczego porównujemy tylko na przykład Kęczyn czy inne miejsca? Są różne miasta i są właśnie, a my idźmy jakąś drogą własną dotyczącą specyfiki i tego miasta, i tych możliwości na cmentarze, i tej inwestycji, które są, i tego faktu, że jest to rezerwacja. To jest jakaś sytuacja która przyszłościowa, która gdzieś w jakiś sposób rezerwuje się, to tak jak powiedział tutaj ktoś z wypowiedzi, to ogranicza się te bieżące możliwości, które też są. I dlatego też moim zdaniem komisja i pan burmistrz Petrykowski tutaj znaleźli jakiś, można powiedzieć, jakiś środek, jakąś rozwiązanie, które może być akceptowalne dla wszystkich i wydaje mi się, że te wypracowanie i tą pracę trzeba uszanować i ją poddać pod głosowanie w pierwszej kolejności jako na dalej idącą.
Dziękuję. Proszę pani Elżbieta Zabocka, później pani radna Pisarska. Panie burmistrzu, mówi pan, że nie ma kalkulacji. Owszem, nie ma, ale podniesienie o 70% od września akurat w tych paragrafach to uważam za naprawdę coś no, karygodnego, bo we wrześniu już podnosiliśmy stawki i wtedy zaproponowaliście państwo 405 zł i 675 zł. No plus opłata eksploatacyjna do tego dochodzi. Ale to i tak wychodzi 1000 zł. To już jak nawet bazuje na tym 1000 zł. To jest podniesienie od tych opłat wszystkich o 70 ponad procent. To uważam, ja podniosłam o 20% i uważam, że naprawdę jest to sensowne i jest to tak naprawdę dostępne dla wszystkich. Ale podniesienie o 70%, no niech mi pan teraz uzasadni, dlaczego w tych dwóch miejscach o 70%, kiedy tam nie ma ani śmieci na początku, no bo nie wiadomo ile, po jakim czasie, praktycznie nie mamy żadnych dodatkowych kosztów. A to jest 70%, panie burmistrzu. Proszę pani radna Pisarska jeszcze. Ja chciałam tylko zwrócić uwagę na słowo. To też w przerwie rzeczywiście, dziękuję panie Marku, rezerwacja. Chciałabym uspokoić mieszkańców, że te osoby, które mają w danym momencie problem i umarła im osoba bliska, nie będą płacić tych stawek, o których mówi pani Ela, bo te stawki zostają tutaj, miejsce na grób ziemny pojedynczy w wysokości 621 zł, już się tutaj 620... 614 zł, przepraszam, bo to jest, nie to wziąłem. W wysokości 614 zł, a jeżeli od razu ktoś wykupi miejsce na grób ziemny podwójny, zapłaci 1020 zł, tak? Przecież jeżeli ktoś, bo teraz wracając teraz do poprzednich naszych argumentów, że jeżeli ktoś będzie chciał dochować obok, no to płaci wtedy miejsce na grób podwójny, może wykupić od razu na miejsce podwójny. Nie musi, bo rezerwacja dotyczy na przykład, o, planuję sobie, że umrę, co jest no, trochę nie bardzo, za 20 lat czy w ciągu 20 lat i wykupuje sobie miejsce. I tu odniosę się do wypowiedzi pani Basak, rzeczywiście bardzo trafna, bo są miasta, które być może mają te bardzo duże stawki za rezerwację miejsc, tak? Bo to nie jest tak, że ono będzie stało puste, ktoś może tam uprawiać sobie kwiatki czy takie miejsce i tyle. Po prostu jest to rezerwacja, a nie wykupienie miejsca i obciążanie może takie mieszkańców. Może mówię tu o merytorycznej, tu nie bije piana ani nic, bo rzeczywiście potrzebujemy wypracować. To jest bardzo trudne, jak powiedział pan wiceburmistrz, to jest bardzo trudne wypracować. To i tak, jak powiedziała pani Lucyna, tak, bardzo dużo pracowaliśmy, tak, wypracowaliśmy stanowisko. To nie było łatwe, nie było pani Krysiu, życzę zdrowia, ale to było naprawdę niełatwe zadanie i teraz zmiana czegokolwiek, nie wiem czy to wpłynie pozytywnie na co, bo ewentualnie może na nasz wizerunek marketingowy, polityczny, ale nie wiem czy będzie to akurat dobre dla budżetu miasta, o który wszyscy radni decydujemy się, no, przyrzekaliśmy. Proszę bardzo, pan sekretarz. Przed chwilą to słowo padło nie do mikrofonu, co prawda, ale panie przewodniczący, szanowna rado, szanowni mieszkańcy, o innej rzeczy się nie mówi, a takie miejsce mają miejsce, takie rzeczy mają na miejscu na naszym cmentarzu. To padło po cichu, ale chodzi też także o handel miejscami i sprzedaży, od sprzedaży miejsc rezerwacji dla innych osób. Tego typu przypadki później są problemy, że ja miałem coś wykupione, tamto coś miałem wykupione. I są problemy później z chowaniem zmarłych, bo kto nikt nie wie, co jaka działka była później. Jak ktoś wykupił ileś naście albo dziesiąt miejsc, zarezerwował sobie pod przyszły handel. Jeżeli będą stawki zaporowe, to naprawdę trzeba będzie dobrze pokombinować, żeby to się komuś, krótko mówiąc, opłaciło. I to takie rzeczy na naszym cmentarzu też już są. To nie są informacje z dużych miast, Warszawy, Poznania i tak dalej. To już ma u nas na naszym cmentarzu ma miejsce i się dzieje po prostu. O tym też należy po prostu pamiętać. Dlatego te stawki w górę to i tak myślę, że to jest tak ukłon w kierunku mieszkańców, bo powinny być takie jak w Giżycku 3,5 tysiąca i wtedy się ukróci handel i normalnie ludzie będą mogli się chować. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo, jeszcze pan przewodniczący. Będziemy zamykać dyskusję.
Właśnie tak chyba może na zakończenie tej dyskusji skłaniał się w kierunku tego, co powiedziała koleżanka Lucyna Jędryczka, żeby to przegłosować, tak jak powiedziała, przegłosować te poprawki, które zgłasza pani koleżanka Ela Zabłocka i to, co właściwe, ale chciałem powiedzieć coś. Nieprawdą jest, że żeśmy nie wnikali w te rzeczy, o których mówiliście przed chwilą. Mamy wszystko. Przewodnicząca komisji Ewa Pisarska poprosiła pracownika, który przygotowywał tę uchwałę, pana Pisarka, i mamy tu wszystko wyliczone. Jakie wpływy były w stosunku do 2021 roku, 2022? Ile miejsc sprzedano grzebalnych, ile tego, wszelkie te usługi, które na cmentarzu są? Mamy to, dostaliśmy, tylko że trzeba przyjść na komisję. Jak my żeśmy prosili, to nikt nie przyszedł. A dzisiaj huraj bura, każdy jest najmądrzejszy, ma 100 pomysłów, a kiedy potrzebowaliśmy na komisji, żeby właśnie pewne rzeczy powiedzieć, to nie było nikogo. A na dzień dzisiejszy każdy chciałby no, złożyć, każdy, ja też bym chciał być ten populistą i powiedzieć, aha, najlepiej to w ogóle nie płacimy też. Chociaż też nie jestem, też mnie rażą te stawki, no bo to też mnie dotyka, tak, i moją rodzinę. Ale natomiast, ale no nie jest to takie uczciwe, jeżeli prosiliśmy, żeby na tego, my się spotykaliśmy 3 razy, raz siedzieliśmy chyba ze 3-4 godziny i żeśmy to wszystko uskali. Nawet to, co powiedział pan burmistrz wcześniej, jeżeli chodzi, czy tam pan sekretarz, czy jeżeli chodzi o te, o rozłożenie na raty, to pytał się Karol Kapuściński. Pan, do pana burmistrza żeśmy się zwrócili, czy to w uchwale umieścić, że można, bo są w miasta, w których są zapisane, że na przykład te, gdzie są najwyższe opłaty, można rozłożyć na 4 raty, bo to nie jest problem z tym, że zapłaci na przykład pierwszą ratę, żeby ściągnąć, bo to administracyjnie nie jest żaden problem, windykacja sobie poradzi z tym, nie? Ale że można tak, tylko burmistrz powiedział, że nie trzeba tego robić zapisu, jeżeli osoby się konkretnie zwrócą do niego, on takiej zgody wyrazi na to, żeby obniżyć. Naprawdę jest ciężko w tych sytuacjach pracować, no ale my liczyliśmy na większe grono, niestety. No, tylko zamykaliśmy się w gronie Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkaniowej, no bez pani Krysi, bo pani Krysia chorowała i szkoda właśnie, bo by to się przepracowało na komisji, a nie dzisiaj tłuczyłem pianę już prawie godzinę i nie wiem, czym to ma służyć. Dobrze, będziemy, proszę bardzo, już ostatni głos. Ja tylko ostatnie zdanie. Ja bardzo przepraszam, ale komisje są w takich godzinach robione, że niestety nie każdy może wyjść ze swojej pracy, żeby w nich uczestniczyć. Gdyby one były w granicach godziny 14-15, nie byłoby naprawdę żadnego problemu. Ja bym bardzo chętnie przychodziła, ale nie zawsze każdy jest w stanie wyjść z pracy. Proszę już ostatni głos, pani przewodnicząca. Ale ja chciałam zauważyć, że ostatnią komisję mieliśmy w czasie ferii. Dziękuję. Dobrze. Proszę państwa, w związku z tym, że padł wniosek merytoryczny dotyczący punktu 8, 9, 10 i 11, i ja w tej chwili państwu przypomnę, że proponowana kwota w punkcie numer 8 to jest 880 zł, proponowana przez wnioskodawcę zmniejszyć do 600 zł. Punkt 9 było 1760, zmniejszyć do 1200 zł. Punkt 10 było 880, zmniejszyć do 600 zł. Punkt 11 było 1760, zmniejszyć do 1200 zł. A tak na marginesie pytam, czy te pierwsze stawki do pani przewodniczącej Pisarskiej, które tutaj pani na początku wymieniała, to jest autopoprawka burmistrza, czyli czy to jest komisji? Czy możemy to traktować jako projekt uchwały? Bo mamy projekt uchwały przed sobą ze stawkami innymi. Później została autopoprawka. To jest autopoprawka burmistrza, rozumiem. No, tak. Wracając do pana pytania, mogę odpowiadać? No, ale tak, też mogę. Żeby nie było, że wychodzi z szereg. Bo ja jestem przekonany, że to jest autopoprawka burmistrza. W autopoprawce burmistrza do projektu uchwały nie zgadza się punkt 10, który wypracowaliśmy na komisji, bo komisja wypracowała stawkę 880 zł, tak? Tak. Po prostu być może ktoś popełnił błąd i nie przepisał dobrze. Resztę stawek, które są w autopoprawce do projektu uchwały, są to stawki, które wypracowała komisja na tych kilku posiedzeniach i które komisja na ostatnim posiedzeniu zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Czyli to były autopoprawki burmistrza, które komisja zaopiniowała pozytywnie. Dobrze rozumiem, więc to traktujemy jako projekt uchwały wobec tego. Projekt uchwały, prawda, bo to jest autor poprawił swoją uchwałę poprzednią. Dobrze, wracając do propozycji pani Elżbiety Zabłockiej, poddam pod głosowanie te
punkty od 8 do 11 i później poddam pod głosowanie cały projekt uchwały. Czy taka procedura powinna być? Dobrze. W związku z tym głosujemy. Kto z pań i panów radnych jest za zmianami odczytanymi przeze mnie, a zgłoszonymi przez panią Elżbietę Zabłocką, proszę o głosowanie teraz. Ula. Czekaj, zakończyłeś. No to może przeciw, dobrze. Możemy powtórzyć. Powtórzymy, bo to kwestia techniczna. Pani Urszula Kaczmarek, albo może bateria nie działa, albo może zbyt późno. Powtórzmy jeszcze raz wobec tego głosowanie z przyczyn technicznych. Kto jest za, kto przeciw, kto się wstrzymuje za poprawkami wymienionymi przeze mnie? Dobrze, ale do protokołu wobec tego w związku z usterką techniczną pani Kaczmarek głosuje przeciw. No to jest 6 za, 7 przeciw. Plus 1, 8 przeciw. Stwierdzam, że 7 za wnioskiem pani Elżbiety Zabłockiej, 8 liczymy przeciw i 4 wstrzymujących się. Stwierdzam, że propozycja 6 za. A jak powiedziałem? 7. Przepraszam, 6 za, 8 przeciw, 4 osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że wniosek pani Elżbiety Zawodzkiej nie uzyskał akceptacji Rady. Przejdziemy zaraz do głosowania całej uchwały. Wstrzymałem się chwilę. Chwileczkę techniki. Baterię trzeba zmienić. Ale gdzie jest ta miska z tym? A nie, w tym. No to żebyśmy się daleko nie rozchodzili, no to do czasu powiedzmy 5 minut przerwy, jeśli ktoś chce wyjść na chwilę. Wysoka Rado, przechodzimy do głosowania projektu uchwały oznaczonego numerem 10/63. W wersji odczytanej przez panią przewodniczącą i potraktuję jako autopoprawkę burmistrza. Właściwie wszystkie pozycje tutaj zostały, część jest odczytane były przez państwa, także nie ma potrzeby chyba czytania jeszcze raz tych kwot, prawda? Wiemy wszyscy, o co chodzi. Głosujemy. Proszę bardzo. Jeszcze wątpliwość, bo w autopoprawce burmistrza jest 891, a zmieniamy na 880? Mamy to zapisane. Mamy to zapisane. Mogę odczytać raz jeszcze, żeby nie było. Nie ma potrzeby. Dobrze. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie stawek za korzystanie z cmentarzy komunalnych gminy miejskiej Bartoszyce? Proszę o głosowanie teraz. Za, przeciw, wstrzymuje się. Dziesięć za, 4 przeciw, 4 wstrzymujące się. Stwierdzam, że uchwała została przez Wysoką Radę podjęta. Punkt 5k porządku obrad. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów. Jest to projekt oznaczony numerem 11/63. Poproszę panią Ewę o opinię na temat projektu uchwały. Komisja projekt uchwały jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie.
Kto z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały oznaczonego numerem 11/63, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalania górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. Projekt oznaczony numerem 12/63. Proszę Panie o opinię. Komisja projekt uchwały jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos na temat projektu uchwały? Głosujemy. Kto z pań i panów radnych jest za wspomnianą uchwałą? Proszę o głosowanie teraz. 16 za, 2 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 5E porządku obrad. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Bartoszyce. Projekt oznaczony numerem 13/63. Proszę Panie o opinię. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt przedstawionej uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Głosujemy. Projekt uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za, przeciw lub się wstrzymuje? Proszę o głosowanie teraz. 6. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 6 porządku obrad. Informuję Państwa, że w okresie międzysesyjnym zapytania zgłosił pan radny Karol Kapuściński w sprawie usunięcia znaków ograniczających prędkość do 40 km na godzinę na Coś nie tak? Zapytanie pana Karola Kapuścińskiego dotyczyło usunięcia znaków ograniczających prędkość do 40 km na godzinę na fragmencie ulicy Kętrzyńskiej. Odpowiedzi udzielono na piśmie. I w sprawie przeniesienia Urzędu Stanu Cywilnego i Stron Obywatelskich do pomieszczeń budynku przystanku przy placu dworcowym. Odpowiedzi udzielono na piśmie. Tyle z mojej strony. Czy ktoś z Państwa, czy Państwa interpelacje, które otrzymaliście Państwo odpowiedzi, satysfakcjonują, czy chcą Państwa jakichś dodatkowych informacji? Jeśli nie, przystępujemy do punktu 7. To jest do spraw różnych. Informuję Państwa, że w okresie od ostatniej sesji do Rady Miasta wpłynęły między innymi pisma. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody stwierdzające nieważność w części uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości opłat eksploatacyjnych za korzystanie z urządzeń targowiska miejskiego Mój Rynek. Pismo to skierowałem do Komisji Gospodarki Miejskiej. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczące uchwały Rady Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatku do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli skierowałem do grupy radnych inicjującej projekt oraz do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Rodziny. Wpłynęła również opinia Związku Nauczycielska Polskiego dotycząca wyżej wymienionej uchwały. I to tyle z mojej strony informacji odnośnie wpływających pism. Sprawy różne. Jesteśmy w sprawach różnych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pani Kapusto, Pan Kapuściński, Pani Przewodnicząca. Pan Witold? Pan Witold, no po kolei będzie. Trzech pierwszych wymieniłem. Proszę bardzo, Pani Ewo. Ja mam pytanie. W grudniu przyjmowaliśmy podwyżki płac tutaj dla tej naszej sfery strefy budżetowej. Ja chciałam zapytać, czy to, bo tak tydzień temu dowiedziałam się, że no, oświata nie dostała od stycznia tej podwyżki. Ta administracja, prawda, tutaj i tego, jak to jest, że okay. inne właśnie kierunki dostały, oświata została pominięta. Proszę bardzo, pan Karol Kapuściński. Pani Grażyna chciała w tej samej sprawie. W tej samej sprawie, proszę. Chodzi mi o podwyżki dla pracowników oświaty i obsługi i ZAO, tak, oczywiście. Kiedy będą i właściwie pytanie brzmi, czy będą z wyrównaniem od stycznia. Okej. Okay. Proszę bardzo, pan radny Kapuściński. Panie burmistrzu, mam pytanie.
W chwili obecnej uprzątnięty jest, w trakcie jest teren tam ulicy Gdańskiej tutaj, że tak powiem, ten teren zalewowy tutaj. Chciałbym się zapytać, czy jest jakiś plan, co tam będzie i czy to tylko jest uprzątnięcie, czy tam coś powstanie, jakiś plan na to ma tutaj miasto. I mam drugie pytanie, czy byłaby możliwość oznakowania na nowym moście wybudowanym, oznakowania informującego, jak tam rzeka przepływa, bo nie ma tej informacji, i tam, gdzie na innych mostach też, żeby była taka informacja z nazwą rzeki. Proszę bardzo, pani przewodnicząca Katarzyna Basek. Panie burmistrzu, szanowni państwo, ja mam kilka pytań. Pierwsze pytanie dotyczy garaży, które znajdują się przed blokiem na ulicy Słowackiego 28. Tam było delikatnie, że tak powiem, robione sumptem własnym, natomiast no, na chwilę obecną, bo jest słota i te roztopy, tam się nie da, ja już nie mówię o przejechaniu, tam się w ogóle nie da przejść, a ludzie mają swoje garaże. To pierwszy temat. Druga rzecz, również Słowackiego 28, tam gdzie znajduje się ten nieszczęsny niebieski Matis i parking, o którym wspominałam już też wielokrotnie. Taki wniosek też popełniłam do budżetu, no wiadomo, zbyt dużej ilości, w związku ze zbyt dużą ilością inwestycji nie znalazł się w tym budżecie tegorocznym, ale też pani kierownik Wydziału Inwestycyjnego wspominała na którejś sesji, że będzie rozmawiała z wykonawcą przeprawy mostowej, ponieważ wykonawcy mieli jakby zwrócić uwagę na te zniszczenia przez ciężki sprzęt. Tam jest naprawdę katastrofa, samochody nie mogą zupełnie parkować. I to jest drugi temat, bardzo, bardzo istotny. Trzeci temat dotyczy, no myślę, że mogę tak się wyrazić naszej marki miasta w postaci kota Borysa, ponieważ zjeżdżają się telewizje z całej Polski, a kot jest w tak opłakanym stanie. I wielka prośba serdeczna do pana burmistrza, żeby wyraził zgodę na umieszczenie tam budy. Jedna mieszkanka nawet taką budę sama zbiła, wykorzystując, nie wiem, z renty zakupiła poszczególne elementy, ewentualnie jakieś zadaszenie. Kot jest obrazem nędzy i rozpaczy, jest cały skundlony, wygląda po prostu strasznie. Także ja bardzo proszę, przy wsparciu Straży Pożarnej, panów, którzy na pewno zrobią to doskonale, bo zabezpieczają dachy, możemy temu zwierzęciu ulżyć, a bytuje tam około 10 lat. Także ja bardzo gorąco proszę. I kolejny temat, do którego też oczywiście wracamy, to są te kosze i kosze na odpady, na psine odchody. Z racji tego, że miałam okazję w tą niedzielę przechadzać się po mieście, to muszę państwu powiedzieć, że mnóstwo właścicieli psów chodziło z woreczkami z tymi odchodami. Wyglądało to tak bardzo, bardzo słabo. XXI wiek, a nie mamy żadnego pojemnika na psine odchody. Dlatego ja bardzo gorąco proszę, żeby przynajmniej w kilku miejscach w mieście, czy najbardziej uczęszczanych przez właścicieli ich czworonogich przyjaciół, takie kosze ustawić. I nawet jakby też nie argumentując, że te kosze będą przepełnione, bo ten cały bałagan będzie przy koszach. Uczmy ludzi i uczmy tej kultury jakby też, no nie wiem, wokół siebie. Także bardzo gorąco o to apelują i o to apelowali też mieszkańcy, kiedy właśnie w niedzielę ich spotykałam, bo to były wczesne godziny, ludzie ze zwierzętami wychodzili. No i to w zasadzie wszystkie pytania. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Kogo ja tam zapisałem? Pan Darski, proszę. Wysoka Rada, do pani przewodniczącej. To znaczy taki apel, bo dzwoni do mnie obywatel, który często się spotykał z burmistrzem, lubił te spotkania, wrzucał tematy, które później były załatwiane. Podejrzewam, że teraz ogląda, bo zarzuty takie są, że on mi ten temat jak gdyby wrzucił, a ja tego nie mówię. Także drogi obywatelu, zgłaszam temat, proszę, żeby pan burmistrz się z panem skontaktował w jakiś sposób, bo na pewno się domyśla,
z kim rozmawiał, z pan burmistrz Petrykowski oczywiście, i uzgodnijcie ewentualnie te zarzuty, bo dlatego pana te formuły spotkań z mieszkańcami, które pan burmistrz teraz praktykuje, czyli w BEDEK-u i tematyczne spotkania jakieś tam po południu, temu panu nie odpowiadają. Także panowie się spotkajcie, ja temat zgłaszam, szanowny panie, i myślę, że panowie się spotkacie. Bardzo dziękuję za realizację, bo dzisiaj się dowiedziałem, będzie przystanek przy przystanku, lada moment, zapytanie o cenę w tej chwili się realizuje i jest gwarancja, że być może w tym miesiącu, a mam informację, że do 15 marca ten przystanek będzie godny, także będzie można tam po prostu poczekać na autobus i tak dalej. Dzisiaj miałem telefon od środowisk, które są zainteresowane obchodami różnych po prostu uroczystości narodowych. Zbliża się Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych i apeluję, żebyśmy się mogli spotkać, bo te środowiska się spotykają już w czwartek i będę omawiać, żeby to było wszystko spójne, żeby to było wszystko godne. Także taki apel i takie przypomnienie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa chciałby zabrać głos? Proszę, pani Grażyna. Ja jeszcze mam taką właściwie też na prośbę mieszkańców osiedli, którzy są jak gdyby zdruzgotani czy zdenerwowani tymi różnicami, jeżeli chodzi o podgrzewanie wody. Niektórzy dostali czynsze, które z 700 zł urosły do 1000. I takie zapytanie padło, skąd wynikają te różnice? Co prawda był program w Barsacie na ten temat poświęcony i z tego, co mówił prezes spółdzielni, że to jest wina przyłączy. No ale w jednym miejscu jest 49 to podgrzanie wody, w drugim jest 91 zł. I tam są różne te, chyba największa suma to jest 91 i właściwie ta różnica w czynszu to jest to podgrzanie wody, tak? Jak ktoś ma 4 metry czy 5, to tak wygląda. Natomiast jeszcze drugie pytanie padało od tych mieszkańców. Czy ktoś wziął dotację, która za odbiorców korzystających z ciepła systemowego? To chodzi o tych mieszkańców bloków przysłowiowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. To byłyby wszystkie pytania w sprawach różnych. Proszę bardzo o odniesienie się do tych pytań. Ja tylko powiem w takim zakresie, że jeśli chodzi o sprawy dotyczące wynagrodzeń w sferze oświaty i na tych stanowiskach w zakresie obsługi administracji, wiadomo mi, że pan burmistrz będzie prowadził rozmowy w tym zakresie z panem dyrektorem ZAO i decyzje na pewno zostaną podjęte. Jakie, trudno mi powiedzieć, bo ja bezpośrednio nie nadzoruję tych kwestii, natomiast wiem, że prace nad tym są prowadzone. W kwestii pytań, które poruszyła pani Basak, szanowna pani przewodnicząca, zapisaliśmy niektóre do realizacji, niektóre do takiego przeanalizowania. No sprawa z tym, z tą marką jest dosyć taka miła, ale i skomplikowana. Myślę, że tutaj te środowiska zajmujące się opieką nad zwierzętami, nad kotami, bo to jest bardzo rozwinięte w naszym mieście w Bartoszycach, no też znajdą jakby swoje jakieś miejsce i rozwiązanie w tej sprawie, ponieważ no, sprawa trochę jest kłopotliwa. Jeśli chodzi o kwestie dotyczące tych pojemników, też to przeanalizujemy, bo rzeczywiście ich w Bartoszycach nie ma. Może jest i czas, żeby właśnie spróbować w tych najbardziej miejscach uczęszczanych przez właścicieli ze swoimi psami, żeby je może w jakiś sposób usytuować w taki, które będą dogodne dla mieszkańców. Jeśli chodzi o tą ostatnią kwestię, bo może nie wszystkie tutaj wyłowiłem, ale tą kwestię taką trochę bulwersującą, nie tylko mieszkańców Bartoszyc, ale i mieszkańców Polski. Wiemy doskonale, że są prace prowadzone nad tym systemowym rozwiązaniem, jeśli chodzi o to regulację cen ciepła, bo one były w niektórych miejscach bardzo drastyczne. Widzieliśmy to nawet w przekazach telewizyjnych. W naszym mieście spółka COWiK przedstawiła jakby swój punkt widzenia w tej sprawie. Ja bym tu prosił kolegę sekretarza o kilka zdań, bo brał udział właśnie w analizach w tej kwestii. I w czym polega problem? Ja generalnie powiem z takiego swojego odbioru, wydaje się, że istotna kwestia to jest kwestia dotycząca spółdzielni
i na tym, w tym całym układzie systemu, który jest już poza tą poza wymiennikownią. Kiedy do tego punktu, gdzie jest opłata, jest zegar i jest to kwestia wzrostu kosztów, no niestety niezależnych wprost od COVID-u, które miały miejsce w ostatnim okresie czasu. Natomiast dużą istotną znaczenie ma ta własna wewnętrzna sieć spółdzielcza. Ale może o tym kilka jeszcze zdań, kolega sekretarz. Szanowni Państwo, tutaj chciałbym też jeszcze dopytać pana Kapuścińskiego, bo przepraszam, ale nie usłyszałem, chodziło o rzeki, nazwy rzek. Tak, nazwa rzeki, bo nie ma na Nowym Moście. Na Nowym Moście, okej, dobrze. No to zobaczymy z zarządcą drogi. Jedno tablicę. W odpowiedzi dla pana Darskiego też powiem, że burmistrz robi spotkania tematyczne, ale spotkania są otwarte, także z każdym problemem można zajść i się po prostu spytać i nie chodzi tylko, że kierownik wydziału dotyczący mieszkań, to tylko te sprawy. Są wszystkie sprawy załatwiane. Ja też byłem także na pewnym spotkaniu, także to są spotkania otwarte, każdy może po prostu przyjść. Odnośnie grzania wody, średnia, tu chodzi właśnie to, co pan burmistrz powiedział, o węzły cieplne, koszt gigajoula energii to jest 130 zł i było tłumaczone z dokumentacji, z wyliczeń, które jest, posiada COWiK, ilość podgrzania ciepłej wody w różnych miejscach w mieście, w budynkach, jednego metra sześciennego jest różny. To wynika z instalacji, która znajduje się za węzłem cieplnym. Najlepszej sytuacji są ci, którzy mają węzły cieplne dostarczane tej wody systemowej u siebie w bloku. Woda za węzłem cieplnym nie krąży po innych blokach i nie ma na tym momencie strat. Gdzie są w pętlach, a takie były robione przy budowie budynków, bloków, także to są stare, zaszłe lata. W ten sposób był robione. Pamiętacie państwo jeszcze, śnieg leży obok, a trawa jest zielona. To są właśnie te rzeczy, które były później poprawiane i przez spółdzielnię, i przez COWiK, ale w takim czasie, jak teraz jesteśmy, to się okazuje, że jest to za mało i z tego, co właśnie prezes spółdzielni właśnie zadeklarował, że będą rozważane możliwości zmiany wymiennikowni na wiele budynków, wiele bloków, na to, żeby wymiennikownia zabyła tylko wyłącznie w budynku, który jest zasilany i podpięty pod tą wymiennikownię, także to jest też kwestia czasu, inwestycji, ale krótko mówiąc, zemściło się tutaj na wszystkich i na spółdzielni mieszkaniowej, i na COWiK-u pewne rzeczy, które no niestety to są zaleciałości wieloletnie i inwestowanie w sieć. COWiK to już robi od pewnego czasu i spółdzielnia po prostu też to będzie musiała zrobić. I nie tylko to dotyczy i spółdzielni mieszkaniowych, wspólnoty mieszkaniowe, jeżeli są, też powinny o to zadbać, żeby po prostu były węzły cieplne, miały własny węzeł cieplny w budynku i to będzie po prostu dużo niższe, bo tak jak już wspomniałem, 130 zł za gigajoule i w jednym budynku wynika, że z jednego gigajoula można podgrzać tak o 3,5 do 5 metrów sześciennych wody. A w innych budynkach wynika, że z jednego gigajoula, czyli za 130 zł, podgrzejemy tylko metr z haczykiem. I to są właśnie te straty pośrednie za węzłem, gdzie woda krąży i jest w tak zwanej gotowości do odbioru. Dlatego to jest większy problem, to są problemy wielu miast. Także tutaj deklaracja prezesa spółdzielni jest. Ma się dogadać już wstępne rozmowy z prezesem COWiK-u, że ten temat będzie sukcesywnie rozwiązywany, żeby zejść z kosztów. Dla COWiK-u to też jest ważne, żeby po prostu nie chochlować na darmo węgla, z którym teraz są też problemy, ale po prostu tylko współpraca pomiędzy jedną instytucją a drugą i się myślę, że to jakoś po prostu wyklaruje. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Pani Grzesz. Ja jeszcze pytałam o tą dotację, bo tutaj wyczytałam, że 40% można otrzymać zwrotu za to podgrzewanie tej wody.
od października do 2022 roku do kwietnia 2023 roku. Każda rodzina właściwie mogła się o to starać w bloku mieszkająca, każde mieszkanie. I tutaj wychodzi kwota od 1000 powyżej. Czy ktoś w ogóle wziął taką dotację? Na przykład mówię na przykład o osiedlu Sikorskiego. Czy ktoś popiera taką dotację? To jest jedna, to jest rzecz, to jeżeli mówimy o... Czy to weszło? Nie wiem życie, czy to weszło. Jeżeli mówimy, możemy mówić o czymkolwiek, to był taki krótki okres czasu, że przy ogrzewaniu systemowym zgłaszały się jednostki, wspólnoty, spółdzielnia, instytucje, szkoły, przedszkola, które są odbiorcami systemowymi i o tą stawkę, różnicę stawki pomiędzy faktyczną tym kosztem ogrzewania była tylko i możliwość, jeżeli ktoś się pozgłaszał, ta stawka została, dostawał tylko, ewentualnie nie dostawał. Refundowany miał nasza spółka COWiK, dlatego są ceny wyliczane z uwzględnieniem refundacji. Dlatego takie stawki są jeszcze, no co to dużo ukrywać, koszt zgodnie z URE wzrosł, tutaj URE darło taryfę na 36% wzrostu, ale sami widzimy, że co się dzieje, później koszty pośrednie i tak dalej, ale jest to kwota już z tym refundacją, która się należy dla COWiK-u. Generalnie jako głównego dostawcy energii cieplnej systemowej dla miasta. Proszę bardzo, pani Elżbieta Zabłocka. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, ja chciałam się dopytać. Panie Burmistrzu, jakie rozmowy prowadzi Pan Burmistrz z Panem Dyrektorem ZAO, jeżeli my uchwalając budżet w grudniu ustaliliśmy stawki, podwyżki o 500 zł na każdą osobę, to proszę mi powiedzieć, na jakie rozmowy są prowadzone, jeżeli to jasno było określone w budżecie, że od stycznia i taka kwota była uwzględniona, a więc... Nie rozumiem, w jakim celu są jakiekolwiek rozmowy i po co. Jeżeli jest budżet uchwalony, w budżecie były przeznaczone pieniądze, jasno było powiedziane 500 zł na osobę od stycznia, to jakie są rozmowy prowadzone? No dobrze, proszę. Celem przygotowania właściwych decyzji. Celem przygotowania właściwych decyzji, ale tak panie burmistrzu, wszyscy rozmawiamy w różny sposób, więc ja tylko mam taką wiedzę, że w tej chwili są w przygotowaniu te decyzje, które podejmie pan burmistrz jako organ wykonawczy i organ prowadzący szkoły. Ale rozumiem, że z każdą instytucją, w której przeznaczyliśmy pieniądze 500 zł na osobę, że z każdymi osobami, z każdą instytucją, czyli i w urzędzie, i w MOPS-ie, i w GCI, i wszędzie są takie rozmowy prowadzone, że nikt nie dostał od stycznia podwyżki i wszędzie są prowadzone rozmowy, tak? Ja powiedziałam precyzyjnie w miarę na pani pytanie. Ja nie mówię o innych jednostkach, jest mi to nieznane, natomiast jeśli o tej kwestii mówię, to mówię o tym, że pan burmistrz z panem dyrektorem, jako osobę merytoryczną przygotowaną do tych kwestii nadzorującą sprawy ZAO, prowadzi w tej chwili analizy celem wprowadzenia w życie tych decyzji, które zostały także przewidziane w budżecie. Czyli rozumiem, że zapisów w budżecie pan burmistrz od stycznia nie realizuje? Panią. Decyzje zostaną podjęte w stosownym czasie. Dobrze, dziękuję. Rozumiem, że wyczerpaliśmy w sprawach różnych pytania. Nim zamknę sesję, tylko przypominam paniom i panom przewodniczącym komisji, że w miesiącu lutym będziemy zatwierdzać plany pracy i sprawozdania z działalności komisji, także proszę o przygotowanie materiałów. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję państwu za obecność. Thank you.